Nie bez przyczyny, od wielu, wielu lat mówimy o tym, że to jest generator zdrowia. Jedni mówią... Bądź wege, jak nie jesteś wege, to jesteś faja. I są ci, którzy mówią, warzywa są w ogóle toksyczne, rób tylko karniwora, czyli jedz same produkty od zwierzęce mm. i tyle. Że ktoś wszedł właśnie na dietę keto i mówi, ale zarobiście w ciągu czterech dni schudłem 4 kilo. Schudłeś 4 mm. kilo, po prostu unormowałeś insulinę i ta cała woda metaboliczna z ciebie zjechała. Choroba typu depresja czy nerwica lękowa i tak dalej, znika kręgą Dlaczego? Więc od takich absolutnie najważniejszych rzeczy z higieny życia trzeba wyjść. Cześć dzień dobry, ja się nazywam Damian Bugański, to jest kanał Człowiek Rusz się, a dziś wyjątkowo zapraszam Was moi drodzy na podcast, na rozmowę z Jakubem Mauriczem, który kiedyś był okrzyknięty królem polskiej dietetyki. Jakub to naprawdę człowiek o ogromnej wiedzy z zakresu dietetyki, ale także ogólnie pojętego zdrowia. Człowieka. Myślę, że ta rozmowa będzie dla Was naprawdę wartościowa. Co prawda poruszyliśmy w tej rozmowie wiele, wiele wątków. Myślę, że każde jedno pytanie mogłoby być osobnym podcastem, więc jeśli tylko taka będzie Wasza wola, jeśli dacie znać w komentarzach, chętnie spotkamy się z Jakubem drugi, II, trzeci czy nawet piąty raz i omówimy jakieś szczegółowe tematy, po prostu dajcie znać w komentarzach, jakie tematy Was interesują. Kuba prowadził wielu sportowców w swoim życiu, także tych topowych Zbigniewa Bartmana, Janny Jędrzejczyk i wiele, wiele innych osób, ale o tym, jaką ma wiedzę, jak bardzo rozległą i jak dobrze tą wiedzę przekazuje, za chwilę się przekonacie. Zapraszam Was na tą rozmowę. Drodzy widzowie, bez szczególnej rozgrzewki, Jakub Mauricz jest z nami. Kuba, super, fajnie, że wpadłeś, bardzo się cieszę. Będziemy gadać dzisiaj o diecie, trochę o przyszłości, trochę o teraźniejszości, trochę o przyszłości. Zarówno twoje, jak i dietetyki. Co, co sądzisz? Co sądzę? No przede wszystkim dziękuję ci za zaproszenie, witam wszystkich widzów. Mam nadzieję, że będzie się rozmowa podobała, a co wyjdzie, to zobaczymy. Dobra, no z Kubą znamy się już, kurczę, bardzo dawno, bo był w ogóle taki moment... Lata temu jeszcze chyba nie byłem trenerem, kiedy czytałem Twoje Q&A e, chyba na którymś z forów kulturystycznych albo jakimś SFD, albo na KFD. Na pewno. Tam czy tam wypytywali o przeróżne rzeczy, Ty odpowiadałeś na wszystko i ja w ogóle wtedy do Ciebie napisałem, to było bardzo dawno już, nie pamiętam nawet kiedy i przyjechałeś na takie szkolenie do Krakowa, właśnie była dietetyka i suplementacja i dopiero potem ruszył cykl wszystkich Twoich szkoleń, więc to też było ciekawe. Wtedy się poz... pamiętasz tak, w ogóle tak, taką to był, akcję? to było lato 2012 roku. Bardzo możliwe, no to było tak, Także ja pewnie w 2011 jakby zostałem trenerem na zasadzie na papierze, i, i, wtedy, i wtedy to jakoś ruszyło. Kupę czasu, kupę czasu. Fajnie, że się teraz widzimy i przez cały ten czas przyglądam się temu, jak działasz, przyglądam się całej tej branży, i w zasadzie mam takie wrażenie, i teraz ja powiem, jak ja to wszystko widzę z boku, a ty mi powiedz, czy tak było, albo czy jak ty to widzisz inaczej. W każdym razie, że był taki moment, gdzie naprawdę ty byłeś. Kurczę, na wszystkich, nie wiem, w telewizji dosłownie, był, byłeś w telewizji tak. i w gazetach. Jakub był okrzyknięty królem dietetyki, współpracowali z topowymi sportowcami, a później gdzieś nagle był taki moment nie wiem, trochę się też internet pozmieniał że nagle Gdzieś zniknąłeś albo było cię mniej. Jak to z Twojej perspektywy wyglądało? Był taki moment, nie? Że w zasadzie Jakub król. Tak, wiesz co, to faktycznie to ten chlubny przydomek króla dietetyki, to gdzieś mi nadali w okolicy 2014-2015 roku. Mam wrażenie, że troszeczkę na fali tych sukcesów dotyczących zawodników sportów uderzanych. Mówię tutaj głównie o MMA, chociaż w boksie też mieliśmy kilku podopiecznych, mm -hmm. ale Asia Indrzyjczyk, moment Kalidow, Michał Materla, Slamek Sajdow, Paweł Kiełek i tak dalej. No taka absolutna śmietanka i to. Tak, tak. I to na to czasy. I to było tak, że wiesz, wywiad w, w Sportowych Faktach, WP i tak dalej, tu jakieś inne rzeczy, tu wizyta w, w Pytaniu na Śniadanie, tu w tvn i jakoś tak to wyszło na własnej fali hypu. Powiem Ci, że jak Zenek Martyniuk, jak do tego doszło, nie wiem, bo no. ja marketingowo to mam naprawdę dwie lewe łapy, natomiast wtedy pamiętam, że do rozpoku się śmiałem, jak czytałem niektóre komentarze, nie do końca przychylnych mi osób, które mówiły, że, że Mauryś to ma przede wszystkim super marketing i tak dalej, i tak dalej, gdzie ja człowieku, ja po prostu robię organiczną robotę, którą ktoś docenił, którą widać efekty jeżeli chodzi o samopoczucie i dyspozycję sportową tych ludzi. I ta popularność nabrała takiego efektu kuli śnieżnej, która po prostu się toczyła, toczyła i coraz bardziej rosła, natomiast absolutnie nie szedł w tym żaden budżet marketingowy, żadne jakieś koneksje, które mi przypisują i tak dalej, nic, absolutnie. I faktycznie taki element dobrej pasy trwał i trwał i trwał, myślę, że do końca 2017 roku. Natomiast w 2018 roku ogólne tąpnięcie branży nastąpiło. Jak to mówią, że ta bańka po prostu pękła i każdy się tak cieszył, że a, ten fitness rośnie 3% rok rocznie i tak dalej. Suple się sprzedają, karnety się sprzedają, kluby fitness, szkolenia i tak dalej. Wiesz, na kanwie mojego sukcesu też wiele osób zaczęło robić swoje jakieś konferencje. I faktycznie tam po prostu woda na młyn. Rzuciłeś kamień, koła się rozchodzą, wszystko fajnie się kręci. Ale potem przyszedł taki Czas, gdzie mam wrażenie, trochę bardziej zrepozycjonowało się to wszystko, bardziej było wartościowe to, jakie ty masz y, jakie masz jakieś tam piksele śledzące i tak dalej. Czyli cała technologia, w której znowu, ja byłem totalną nogą, mało tego okazało się, że jak zmienialiśmy stronę internetową, to gdzieś tam ktoś nie podpiął tego piksela śledzącego i tak dalej. Więc my zostaliśmy bez kilku takich kluczowych narzędzi, a w międzyczasie inni zaczęli się rozwijać. Ale ja też od wielu lat słyszałem o sobie, że jestem osobą, która jest raczej postrzegana jako taki. Półka premium, czyli wiesz, interpretacja wyników badań, m, troszeczkę jak mechanik patrzący na Formułę 1, czyli nie tak na zasadzie, że dobra, ten wahacz jeszcze da radę, jeszcze 10 tysięcy kilometrów pan pojedzie, tylko tip, top, wszystko zmieniamy. I wydaje mi się, że taki rynek osób, które były bardzo zainteresowane tym, żeby robić coś ta, naprawdę topowo pro, to gdzieś wygasło, no bo wiadomo, że to jest też ograniczona pula ludzi, natomiast pojawiły się takie treści, ja bym powiedział... Pokolenia Z. Nie? Czyli takie miłe, proste, przyjemne, czyli czy puszczać bąki, to jest fajnie, czy nie fajnie, e, czy to prawda, że możesz jeść mniej, e, i albo inaczej, możesz jeść normalnie, a osiągać więcej. Tego typu hasła i to po prostu poszło, a my zrobiliśmy się trochę trudniejsi w tym odbiorze. E, wydaje mi się jednak, że w pewnej części to też było podyktowane tym, że ja... Jechałem jakby tymi starymi czasami, czyli wystarczyło zrobić post, wystarczyło zrobić jakieś okay. wideo, blog i tak dalej, i to szło. A nagle się okazało, że trzeba było zmienić totalnie narzędzia, czyli bardziej, może, relacje, jakieś rolki i tak dalej, i tak dalej. Ale też ja w pewnym momencie wygaszałem trochę celowo ten rynek fitnessowy, powiedzmy, rynek trenerów, dietetyków i tak dalej, dlatego, że tam się zrobiło trochę bicie o kawałek ciasta. A ja stwierdziłem, że po co mam się bić o kawałek ciasta, skoro jakby, powiedzmy. 15, 18 tego tortu jest dalej do zajęcia. Więc ja poszedłem bardziej w ten rynek korporacyjny, bardziej poszedłem w pacjentów, bardziej poszedłem właśnie w takie marki jak Benefit Systems czy Fit Profit karty i tak dalej. I tam realizowałem swoją misję, stwierdzając, że ja jestem przede wszystkim głodny wiedzy i mam też ogromną misję edukowania Polaków o roli tego prozdrowotnego żywienia, suplementacji, higieny życia i tak dalej. Więc jak ktoś mnie tu porównuje, że X, Y czy Z mówi tak, a Mauricz mówi tak, to ja tak stwierdziłem. Okej, okay. no tak. No był taki moment faktycznie, że ta branża była przeogromna, bardzo rosło wszystko. Oczywiście pojawiło się mnóstwo specjalistów, a ludzie też często idą nawet nie do końca za przekazem, a za tym, kto za tym przekazem stoi, w jaki sposób mówi, jak o czymś odpowiada i, i tak dalej, więc oczywiście tak. Chociaż powiem Ci, że jak ja się przyglądam, a ja się całej branży od lat przyglądam, śledzę te różne, te różne historie różnych osób, to ja odnoszę takie wrażenie, przez ten czas, że był taki moment właśnie, gdzie ta bańka dosłownie jak na Bitcoinie czy dotkomach, to twoja urosła, właśnie gdzie byłeś wszędzie, właśnie te, te nazwiska szumni sportowcy i później gdzieś tam te współprace się posypały, ale też mam wrażenie, że przynajmniej tak, ja ciebie tak kojarzę i zaraz o pytanie, o gluten padnie, że miałeś kilka takich swoich punktów bardzo istotnych, gdzie byłeś zero-jedynkowy, nie? Że na przykład mówisz, że gluten, absolutnie gluten nie, w każdych warunkach, ja, mam, ja pamiętam taki odbiór, być może było inaczej i mam wrażenie, że jak pojawiły się jakieś takie odgłosy, że ktoś przyszedł, powiedział, a nie, bo tutaj to jest jednak inaczej z tym, bo ja tutaj czytałem, albo ten, co zrobił te badania, powiedział jednak inaczej. I mam wrażenie, że wtedy się to tak zaczęło wszystko normować, że tu ktoś podważył twój autorytet i tak dalej i tak dalej i to się tak trochę wygasiło, nie? Plus jeszcze ta Joanna Jedrzeńczyk, ona była w UFC, później coś ta współpraca się posypała. Trochę tak było, czy, czy jednak ja źle na to patrzę? Bo na tak patrzę, wiesz, z perspektywy osoby, która, no, zawsze ci dopingowała, ale jakby, wiesz, no, widzieliśmy się raz na jakiś czas, nie? Tak. Więc tak zupełnie z boku tak to wyglądało. Jak ty to widzisz? Powiem mm -hmm. że tutaj wychodzi e, niestety też mój brak obycia, jeżeli chodzi o biznes, o marketing, o, o sprzedaż, o tego typu rzeczy, bo ja zawsze mówię, że jestem specjalistą, uwielbiam się dzielić wiedzą i to jest moja mocna strona. Okay. Ja, kto by nie zapytał, poprosił na podcast, chętnie wpadnę, jak tylko jest mi to po drodze, śmiało. Natomiast pod kątem prowadzenia biznesu, y, pod kątem marketingu i tak dalej, no nie ukrywam, to jest moja pięta hillesowa i okay. W pewnym momencie, wiesz, wiele osób by powiedziało, a pycha kroczy przed, przed upadkiem i tak dalej, i że po prostu ktoś to olał. Nie, ja po prostu zrobiłem ten błąd, że mi się wydawało, że przecież wszyscy wiedzą, okay. że robi Asię Jędrzejczyk, Michał Materle, Mameda Kalidowa, Zbyszka Bartmana i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, czy to siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, czy sporty uderzane, jeden pies. Wszyscy przecież wiedzą, a niestety jest tak, że na tych social mediach ta informacja żyje może do dwóch tygodni? No to teraz kontoniky. to trzy dni w zasadzie. Dokładnie. Więc nawet zobacz na wtopy jakichś tam influencerów czy coś tam. Ktoś był oskarżony o jakieś ciężkie tematy i oczywiście przez dwa tygodnie i tak dalej każdy po nim jechał jak po szmacie, a teraz on stwierdzi, że on zrobi nową galę MMA, jakąś frykową czy coś, jakby he, he, wszystko fajnie. Jest I ok. No tak, tak. I ja tego nie rozumiem. Ja tak trochę patrzę w sposób taki prawicowy na to, żebym rozliczał na zasadzie, ej no, nie mogę stać za gościem, który lata temu zrobił to, to i tamto. A ludzi jednak, no jak to się mówi, łaska pańska na wstrym koniu jeździ. I ja popełniłem błąd, że po pewnym czasie, kiedy ta współpraca trwała rok, dwa czy też trzy... Nawet nie pytałem, nie prosiłem o to, czy słuchaj, Piotrek, Asia, czy Michał, czy mamet, ktokolwiek, czy możecie wrzucić jakąś informację, albo czy możemy zrobić sobie wspólną fotkę. No bo stwierdziłem, po co. Najważniejsze jest to, że ja przyjechałem do tego Olsztyna, zrobiłem mu terapię, uzgodniłem z nim rzeczy, zbiliśmy pionę, było fajnie, zjedliśmy sushi i tak, poszliśmy tak. do domu. Okay. Nie potrzebuję robić z tego tytułu Jasne. jakiegoś wpisu na Insta. I niestety to się zemściło trochę. Okay. I tak samo dłubanie trochę dziury w całym. Wiesz, jakby to jest naturalne, tak samo w biznesie, tak samo pracujesz jako trener personalny. Wiesz, że czasami masz z kimś współpracę rok, dwa, cztery lata i ta współpraca może być dobra i w dobrej komitywie ona może się za zakończyć i to jest to. Mm. I tak samo było właśnie z Asią Miedrzejczyk, mm. która stwierdziła, że ok, rzuca Arachion Olsztyn, ma propozycję w Stanach, żeby mieszkać z dietetyczkami, które będą jej gotowały i tak dalej, i tak dalej. No super, wygodna Tak, ona zmieniła, zmieniła w zasadzie całe otoczenie, nie? Tak, dokładnie. Szła w Więc... mistrzostwo już takie tak. totalne. American Top Team i tak dalej, i tak dalej. I teraz wiesz, jakby... Historia to osądzi, tak? Czy to była dobra decyzja, czy nie. Natomiast Asia to wybrała i tyle. I nam siłą rzeczy po prostu się to wszystko zakończyło. Mhm. Tak samo z Michałem Materlą. Michał jakby był z nami 4 lata i stwierdził po tym czasie, że on chce spróbować czegoś innego. I był też przez chwilę znowu pod tam zresztą gdzieś zaczynał, u mojego dobrego kolegi Rafała Borusiuka, potem jakiś jeszcze inny specjalista, inny specjalista, i teraz z tego co wiem, to też e, zajmuje się nim taki człowiek, który kiedyś też właśnie na forum Animal Pack e, się udzielał jako, jako moderator. Także. To jest absolutnie naturalna rzecz, natomiast a kulpa i tu się faktycznie bije mm -hmm. w mankiet, że ja to po prostu zaniedbałem, bo mi się wydało, że przecież wszyscy wiedzą, a to była naprawdę duża. Teraz z perspektywy doświadczenia wiem, że to była duża karta marketingowa, i zobacz, nawet Twój pogląd z boku wskazuje na to, że ludzie myśleli, że coś się posypało, może tak. nie dał rady, a może gdzieś tak, tam to tak. zdrowotnie nie było do końca dobrze. Tak, I... bo też nie było to takie rozliczone, że nikt nie powiedział, albo nawet jeśli powiedział, bo tak. na pewno były jakieś posty, nie, tak. ale to jakby ogólny, y, ogólne spojrzenie na temat budziło taki, taki wydźwięk. Kontrowersje, nie? Jak ja jak, ja jak a, tak a, na to patrzyłem, fajnie... to myślę, no coś tam, coś tam chyba jednak nie tak. szło, ale nie wnikałem, bo w sumie dlaczego miałbym wnikać, wiesz, nie jestem od tego, żeby tutaj rozdłubywać. Chciałem się ciebie zapytać, dlatego że byliśmy teraz na takim etapie przeszłości, bo tak. nie gadaliśmy przez jakiś dłuższy czas, e, więc myślę, że to więc jeszcze zakończymy ostatnim e, taką, taką klamrą tej przeszłości. Co z tym glutenem? Gluten. Ja dalej nie lubię glutenu, generalnie nie lubię pszenicy i to się nie zmieniło. Okay. Gdybym gdyby miał powiedzieć, czy jest jakiś element stałości, znaczy ogólnie uważam, że jako dietetyk, jako e, mówca, jako, jako ekspert jestem bardzo stały w tym, co uważam i często też w rozmowach albo na szkoleniach poruszam to, że ja jestem trochę jak roślina, czyli ja cały czas idę w tym samym kierunku, do góry, ale się krzewię. Czyli to jest tak, że na początku była jedna główna odnoga, ale potem zwiększyłem swoje kompetencje, wiesz, dietetyka kliniczna, zaburzenia jelitowe i tak dalej, jakieś zaburzenia Odpornościowego, więc dorobiłem sobie tą gałązkę i tą gałązkę, ale cały czas idę w tą stronę. I tutaj mogę powiedzieć, że stoję w opozycji do tego, co niestety duża część branży robi, czyli jest jak chorągiewka. Powieje tak, to powieje tak. I jak były modne na przykład tematy diety paleo, diety karnivor czy czegokolwiek innego, to oni oczywiście byli tak, tak, paleo, karniwor. Potem jak weszła moda na high carby, tak, na wysokowęglowodanowe diety, to oni nagle nie, no przecież <laughs> węglowodany, glikoliza, na więcej ATP dla pracujących mięśni, to oczywiście tylko wysokie węgle, nie, nie, jakby szamani robią tylko te tematy paleo czy jakieś niskowęglowodanówki. A potem jak wyszło jeszcze ifit macros, czyli wygląda jak chcesz, jedz jak chcesz i tak dalej, to nagle wszyscy nie, no gdzie liczą się tylko kalorie. Jak owsianka z budyniem i z czekoladką jest dla ciebie spoko. To oczywiście, że to jest jak najbardziej git w to makro mordeczko jest ekstra. I mnie od czegoś takiego jest naprawdę bardzo daleko. E, wracając do tego glutenu pszenicy. Ja generalnie na kanwie powiedzmy tych poglądów w 2014-16 rok e, uważałem, że gluten i pszenica jako takie są złe, i to bardzo szybko zobaczyłem, że jest trochę krótka kołdra, bo na przykład nawet moi sąsiedzi potrafili mi wstrzelić słynne ciastka, jakby brązowe, brązowe mm. i białe w środku, i pokazali, że bezglutenowe i czy to dobre. A mówię, mm. no zarobiste. Masz tam dalej bezglutenowy mm. cukier, bezglutenowe tłuszcze trans i bezglutenową pszenicę, która ma nie 40, a 39 składników mm. antyodżywczych. Więc zacząłem postrzegać to w ten sposób, że OK, trzeba tym ludziom wyjaśnić, że to nie tylko sam gluten jest zły, ale pszenica sensu stricte, Aha. dlatego że. E, w tamtych czasach mówiono o celiaki, ale mówiono, że to jest taka fanaberia, że to jest 1% populacji. Mm. Na tę chwilę wiemy, że to jest co najmniej 10% populacji. Ponadto wiemy, że jest to element, który trudno jest czasem uchwycić diagnostycznie. Mamy transglutaminę z tkankową delta, mamy jakieś przeciwciała przeciwko endomysium gliadynie, mamy też pozostałe metody sprawdzenia. Koniec końców mamy biopsję, czyli bierzemy wycinek z tego jelita cienkiego i patrzymy, czy ta enteropatia kosunków jelitowych występuje. E, ale mamy też pełno jednostek takich pobocznych, jak na przykład nietolerancja histaminy, jak IBS, czyli ze spół ilita drażliwego, jak nie swoiste stany zapalne ilita, typu leśniowski kron, czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego i tak naprawdę każda autoimmunologia, wliczając to Hashimoto, czyli to limfocytowe zapalenie tarczycy i niedoczynność, atopowe zapalenie skóry i tak dalej. Więc dalej murem stoi za tym, że dieta bez pszenicy i w tym mm. bez glutenu, bo czasem warto mm. zerknąć w skład parówki, zobaczcie, że w parówce też znajdziecie gluten, e, jest to jasno napisane, to jest naprawdę duży problem ogółu populacji. Stąd murem. Dieta 3 bez. Bez pszenicy, bez dodatku cukrów, bez tłuszczów trans, mur beton. Mm, dobra, no to myślę, że rozliczyliśmy przeszłość teraz. Już widzę, jak, jakie masz tutaj stanowisko. Fajnie. Wyś, myślę, że się tutaj wybroniłeś. O ile w ogóle to, co mówiłem, to był potraktować jako atak. Nie, Mam nadzieję, ja, że nie. Wiesz co, ja pochodzę <laughs> z założenia, że po pierwsze głupi ludzie się obrażają, a po drugie wychodzę z założenia takiego, że każde pytanie to jest coś, na co można znaleźć argument i ja naprawdę nie mam absolutnie żadnego wstydu. Nawet gdyby Super. pojawił się jakiś temat niewygodny, to możemy go tutaj rozebrać, absolutnie ja się nie obrażę. Ok. Krótka przerwa, moi drodzy, muszę Wam wspomnieć o sponsorze dzisiejszego odcinka, którym jest firma... Człowieku, rusz się, czyli ja sam. Moi drodzy, nie ma tutaj żadnego sponsora, nikt nie będzie wpływał na to, na jakie tematy mamy gadać, będziemy rozmawiać o tym, co ja uznam za sensowne dla Was, więc mam nadzieję, że jak najbardziej na tym skorzystacie. Jeśli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału i chcecie rozwój swój wesprzeć tym sposobem, możecie kupić jakikolwiek produkt na człowiekrusz.pl, czy subskrypcję mojej aplikacji treningowej i tylko przypominam, że jeśli weźmiecie jakiś produkt, zrobicie realną, dobrą formę fizyczną, taką, jaką chcecie, to bierzecie udział w wyzwaniu, gdzie do czerwca można wygrać kilka tysięcy złotych, a później jeszcze na koniec w grudniu będzie dodatkowa nagroda kilka tysięcy złotych za najlepszą przemianę, czy to sylwetkową, czy sprawnościową. Także moi drodzy, weźcie sobie do serca nazwę tego kanału, róbcie robotę, pokażcie tą przemianę i wygrajcie nagrodę, a tymczasem kontynuujmy tą wspaniałą rozmowę. E, dobra, generalnie chciałbym się poruszać wokół takich tematów, które dotyczą większości populacji, gdzie nie będziemy tutaj optymalizować diety pod kątem wyszukanego sportu, tylko będziemy się zastanawiać, co może zrobić zwykły Polak, który jest aktywny, który chce. Być zdrowszy, chcę mieć, nie wiem, lepsze wyniki trochę na swoim treningu albo aktywności fizycznej, po prostu, żeby czuć się lepiej. I tak, jak ja się przyglądam jako trener, ja się głównie zajmuję ruchem i, i treningowymi tematami, ale gdzieś dieta oczywiście jest elementem tego aktywnego stylu życia. I jak się przyglądam temu, jak wygląda taka polska dieta, może nie nawet w takim najgorszym wydaniu, ale taka w miarę standardowa, no to tam widzę wiele rzeczy, które można byłoby poprawić, ale. Co ty byś zasugerował osobie, która nie chce wywracać swojego życia do góry nogami, zmieniać totalnie wszystkiego, tylko jakieś takie drobne rzeczy, które mo może zmienić dosłownie każdy, co poprawi? Ja wiem, że teraz powiemy prawdopodobnie o wielu oczywistych kwestiach, tu, o których być może wszyscy wiedzą, i każdy mówi, no przecież to każdy wie. Tylko, że ja wiem, że też ty jesteś w stanie. Mm, uargumentować to w taki sposób, że przekonasz więcej osób niż ja i też na pewno powiesz kilka takich rzeczy, o których ludzie nie mają pojęcia. Także dawaj. Co może zmienić zwykły Polak, żeby poprawić swoją dietę? Mówię tutaj o osobie, która się tak żywi w dość tradycyjny sposób. Czyli pewnie rano kanapki, później obiad jakiś w pracy, jakaś przekąska i kolacja. Co jest zazwyczaj? Też są kanapki w Polsce, nie? To jest takie taki dość popularne. Kuba. Tak, powiem Ci, że to jest coś, co wypływa regularnie, czy to przy filmikach na YouTubie, przy Instagramie i tak dalej, ogólnie przy social mediach. Kiedy poruszasz jakiś kolwiek temat diety eliminacyjnej mhm. czyli nawet właśnie Moim zdaniem ten złoty standard i coś, co mm. powinno uchodzić po prostu w każdym przypadku, czyli ta dieta 3 bez: mm. bez pszenicy, bez cukrów rafinowanych, bez tłuszczów trans i do tego dodaj jeszcze bez nabiału, czyli mm. bez mleka i jego produktów. Mm. No bo znowu, poruszając się w takim menu kowalski, gdzie tak jak mm. mówiliśmy, to nie musi być jakaś wyśrubowana dieta, tylko przyjrzyj się temu, co powiedzmy 5-6 na 10 osób, które znasz, mm. serwuje sobie na co dzień. To jest tak, na śniadanie kanapka z jakimś chlebem albo bułą kajzerką plus ser żółty, do tego jakaś szynka, keczup, majonez, zwałek zwał. Potem na obiad bardzo często jakieś, powiedzmy, naleśniki z twarogiem albo makaron z twarogiem i truskawkami albo jakieś dania typu właśnie pizza, coś generalnie znowu z serem i pszenicą mm -hmm. i na kolację czasami właśnie jakieś danie szybkie typu kebab, pizza, hamburgery, frytki albo jakaś mrożonka albo ewentualnie coś, co po prostu zrobiliśmy typu jakaś zapiekanka z serem, yy, makaronem i tak dalej. więc... Kiedy pojawia się temat typu Hashimoto, czego nie jest w Hashimoto albo w jakiejkolwiek innej chorobie autoimmunologicznej i mówisz, ogranicz pszenicę, ogranicz mleko jego produkty, ogranicz cukier, wysyp komentarzy typu <laughs> to, to, chyba co jeść, nie? Tak? to co jeść albo to chyba zostaje przyłykanie śliny albo wypicie szklanki wody i mówię, mm. kurde, ale ludzie mają biedne wyobrażenie o żarciu, mm. czyli tak. Zboża inne niż pszenica mhm. nie istnieją. Czyli nie możesz zjeść ryżu, nie możesz zjeść kaszy gryczanej, kaszy jaglanej, nie możesz zjeść komosy komos ryżowej, amarantusa, ziemniak, maniuk, tapioka. Warzywa i owoce wszelkiej maści, czyli od, yy, od takich standardów typu ogórek, papryka, pomidor, poprzez rzodkiewkę, poprzez sałatę, jakieś mhm. ogólnie zielone warzywa liściaste, nie istnieje. Mhm. E, owoce wszelkiej maści, czy to nasze sezonowe, czy jagodowe, czy tropikalne, nie istnieje. Mięso, ryby, jaja, owoce morza, podroby, drób, nie istnieje. I tak sobie wyobrażasz, kurde, czy zjedzenie owsianki na śniadanie, albo przeplatanie tego jajkami na tysiąc sposobów, mm. tu szakszuka, tu omlet, tu jajecznica, jajka w koszulkach, jajka gotowane na twardo, na miękko i tak dalej, no nie uchodzi? Zupa, czy to na śniadanie, czy nawet bulion, ciepły mm -hmm. rosół po prostu, wiesz, mm -hmm. albo pomidorowa e, no nie uchodzi? Uchodzi. Kwestie dotyczące obiadu albo lunchu. Co to jest za problem, żeby wziąć sobie właśnie albo jakieś tłuste mięcho, typu żeberka, czy też golonka, czy, czy nawet jakiś, nie wiem, e, schabowy, do tego dorzucić sobie jakiś bukiet warzyw czy to kapusta, kiszona czy cokolwiek innego i masz opcję taką. Masz tłuste mięso, czyli masz już kalorie, więc nie potrzebujesz tam ani makaronu, ani ryżu, ani innych rzeczy. Masz zapychacz objętościowy w postaci warzyw czy kiszonki, jest spoko. I tak samo na kolację, z napki, ale na przykład z jakiegoś chleba żytniego na zakwasie, z chleba gryczanego, czy zrób sobie jakieś tam inne opcje typu znowu zapiekanka jakaś w piekarniku, jakieś tagiatele plus właśnie, propos, pszenicy. Czy jak damy sobie taką pszenicę nieprzetworzoną, nieoczyszczoną, takia jatele pełnoziarniste, dwa, trzy razy w tygodniu, coś się stanie? No jak masz celiakie, to raczej nie. Znaczy, to raczej tego nie rób. Mhm. Ale jeżeli jesteś zwykłą osobą, która ma względnie dobry poziom zdrowia, to taki makaron czy inna pszenica pełnoziarnista, nawet grahamka, raz na jakiś czas jak najbardziej ujdzie. Więc tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Ale wystarczy, że komuś wyjmiesz cukier, mleko, jego produkty i pszenicę i ludzie głupiejają co jeść. Więc to jest smutne, że takie kluskowato, mączno... Mleczny udział to jest po prostu 90% tego, co my jemy. Mm -hmm. No to prawda. No jakby tak się pewnie wiesz, jadło od lat. Ja sam widzę, jak to wygląda. Mm... U mnie w domu, bo tak, idealnie opowiada się o diecie, o optymalizacji, o treningu, o całym stylu życia, gdy mówimy o jednostce, gdy ja bym siadł z Tobą i zastanawiał się, jak ustawić Twój dzień, żeby był idealnie pod kątem diety, treningu i tak dalej. Tylko, że gdy człowiek ma pracę, gdy ma obowiązki, gdy ma pieska do wyprowadzenia, gdy ma dzieciaki, gdy ma coś tam, to nagle się okazuje, że ta dieta jest, gdy nie możesz o niej myśleć, bo szczególnie na początku jest tak, że musisz o tej diecie pomyśleć dużo, żeby te wszystkie swoje. Stare programy i wgrane różne automatyzacje zmienić. Więc nagle ludzie naprawdę nie wiedzą, co mogą jeść, nie? gdy mają więcej obowiązków. To co na przykład u Ciebie dzieciaki jedzą, jak, jak u Ciebie wygląda dzień, jeśli chodzi o jedzenie rodziny? Bo wydaje mi się, że to jest najtrudniejsze: jedzenie w rodzinie. Takie wiesz, żeby tak zrobić, żeby dzieci zjadły. Wiesz, u mnie dzieciaki, kurczę, one by jadły cztery posiłki, najchętniej na zmianę i po prostu tylko to, co lubią, a inaczej to w ogóle nie zjedzą, niech nie je, niech sobie chodzi głodny, ale za chwilę ryczy, nie? Jest ryczy, to wszyscy mają złe humory. Jak to poustawiać w rodzinie? Proza życia, wiesz? Ja też sobie przypominam to ze swojej perspektywy, bo łatwo się gada w teorii, gorzej jest w praktyce. Przy czym każde dziecko to jest taki case by case trochę, bo jedno dziecko miało wybiórczość pokarmową, drugie tego nie ma. Wybiórczość pokarmowa to taka trochę sinusoida. Jest w wieku powiedzmy półtora roku, potem jest spoko, potem w wieku trzech lat i pięciu hmm. lat i tak dalej. Dlatego to też jest ogromne wyzwanie dla rodziców i stare wychowanie, Powiedzmy w tych latach 80., -tych, 90., -tych, powiedziałoby, będziesz siedział przy stole i nie wejdziesz, dopóki nie zjesz. No mm -hmm. i faktycznie dziecko krzyczy, ryczy i tak dalej, ale trudno. Natomiast ja też zauważyłem po przykładzie swojej dwójki. Ty masz trójkę, to pewnie też możesz się tutaj fajnie wypowiedzieć, że dla wielu rodziców to jest opcja, no jednak nie, no muszę mu coś dać, muszę pójść na jakieś ustępstwo, no bo inaczej będzie amba Fatima, po prostu Gehenna w chacie i jakby ty będziesz, wiesz, miał krótki ląd, potem cokolwiek się nie stanie, to będziesz wybuchał, potem będziesz miał wyrzut tak. sumienia, że gdzieś krzyknąłeś i tak dalej i jest problem. Natomiast przede wszystkim powiedziałbym, że w przypadku żywienia rodziny liczy się też to, aby to było zdroworozsądkowe, ale trochę tak też jest, że... Zbierasz to, co zasiejesz. I często się mówi o tym, że determinacja tych dalszych wyborów żywieniowych w wieku nastoletnim, wieku dorosłym, i tak dalej, kształtuje się w ciągu pierwszych trzech lat życia. Mm -hmm. I faktycznie tutaj można nawet powiedzieć o tej metodzie BLW, Baby Led winning, czy też Bobas lubi wybór, jak to się utarło po polsku, i świadomego. Przycinania trochę tego spektrum produktów, które można dać dziecku. Bo wiele, wielu rodziców, co mi się od razu taki nóż w kieszeni otwiera, widzę, że roczne dziecko jest pakowane jakimiś chrupkami, zapija słodzone napoje czy nawet coś gazowanego mm. o losie, a potem lizaczki i tak dalej, no to mówię, chryste panie. No ja się nie dziwię, że to dziecko ma mieszeliny po prostu w czterech miejscach na przedramieniu, i to już mur beton, że dziecko zasili statystykę, że do 12 roku życia będzie miało stadium przedcukrzycowe, stłuszczoną wątrobę, nadciśnienie, hipercholesterolemie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko po kolei. A jednak jest taka możliwość, że my możemy po prostu wybrać temu dziecku. Spróbuj sobie owoców, spróbuj sobie warzyw, spróbuj sobie jajeczka, spróbuj sobie jakiegoś mięska i tak dalej, spróbuj sobie kaszki i to się zawsze utrze. No, na przykładzie moich dzieci, Lila jako pierwsza. Też masz Lilę? Mam Lilę. Ja też mam Lilę. Takie... A, dobre masz gust, nie, 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 nie zgapiłem jakby coś. Lila, a chłopiec jest Henryk, także okay, jest, Henia, jest Lila i Henio. I... Lila była mocno owocowa, ale to też być może moja trochę wina albo zasługa, zwał jak zwał, dlatego że faktycznie u niej rozpocząłem rozszerzanie diety od owoców, mm -hmm. a u Henia z kolei od warzyw. Także mm -hmm. Henio nie widzi problemu, żeby zjeść ogórka kiszonego, ogórka konserwowego, ogórka świeżego, żeby zjeść paprykę, żeby zjeść leczo. Uważam, że to jest w ogóle świetny wytrych. Słuchajcie, jak chcecie dzieciom podrzucić albo inaczej przemycić jakieś warzywa, a nie lubią, to naprawdę zróbcie sobie jakiś makaron albo ryż, albo cokolwiek innego. Rozgotujcie te warzywa do poziomu pasty i w środku nawet zblendujcie, czy posiekajcie kurczaka, rybę, czy cokolwiek innego, żeby było białko, ale naprawdę drobne, wstawiacie to do gara, to się ugotuje, udusi, zwał jak zwał i naprawdę dzieci to rąbią. Faktycznie, wiadomo jak to dzieci, nie? Cała gęba będzie gdzieś tam upaćka na tym, ale koniec końców nie będzie to goły makaron, tylko będzie makaron z sosem na bazie warzyw. Także naprawdę to jest super opcja, którą można spróbować. Plus e, wiele rzeczy w formie płynnej czy półpłynnej. Nawet w kontekście nabiału, no bo znowu, Dzieci, chociaż mówię, mój Henryk to jest zdeklarowany mięsożerca, a Lila z kolei tak do półtora do drugiego roku życia miała naprawdę tak, że i zjadła kotleta mielonego, zjadła sobie duszoną wołowinkę, zjadła kurczaka, zjadła łososia i tak dalej. Wszystko, a potem. Tryb wegański. I po prostu ona zje ziemniaczka, surówkę, owoce, wszystko byle nie mięcho. Chociaż czasem się zdarzy, że w razie. Przyszłości... I samo się pojawiło, nie? Tak. I samo się pojawiło, więc na to nie mamy dużego wpływu. Ja mam dokładnie ale tak samo u mnie. Starszy syn, on po prostu mięcho w każdej postaci, może zjeść samo mięso, nic więcej nie doje i ja mogę z nim rozmawiać, mogę coś tłumaczyć, mogę pokazywać alternatywy. Nie, na no, to mięso, mięso. A młodszy, on tylko mi mięsa nie dawaj i on tylko warzywa wsunie i wyjdzie, nie? A w ogóle to jest też ciekawe, jak się przyglądasz dzieciom. Y i patrzysz, jak się ich wybory kształtują, gdy mają to samo do, do wyboru, co które je. I też jakie na przykład wybory dokonują, jeśli chodzi o jakąś aktywność fizyczną, nawet spontaniczną. Jak ja się przyglądam w swojej rodzinie. Jeden ogląda, nie wiem, tą samą bajkę oglądają, jeden w tym czasie stoi na głowie albo robi fikołki, a drugi sobie siedzi na sofie, nie? Mm. I, i to, to jest niesamowite, jak też ludzie są różni i rodzice są ci sami, a dzieci totalnie inne, więc to jest to jest bardzo ciekawe, więc myślę, że to też jest wyzwanie dla rodziców, więc na pewno wymaga to też y, dużej wiedzy y, u rodziców, żeby później jakoś próbować dzieci y, tym wszystkim zarazić im, to przemycić w taki sposób, żeby nie inwazyjnie, ale żeby po prostu kształtować u nich jakieś zdrowe nawyki. Na przykład idzie z góry, tutaj nie ma co oszukiwać się i też ciężko jest dziecku powiedzieć, że jedz owoce, warzywa, jedz zdrowo, w momencie kiedy dziecko patrzy, dobra, ale ty znowu jesz frytki, ty znowu już pizzę z zamrażarnika i tak dalej. E, i, I po prostu i pojawiają się cukierki, a mówisz, że od cukru to zęby się psują i robaki chodzą. Tak, nie? ale te... można im powiedzieć, że ty liczysz makro, nie? Niech <laughs> sobie też liczą. Przecież ifem. <laughs> tak, tak, jest. także może tak jest, ale na, to, na... myślę, że tak konkludując, już zamykając Opcję tego, w jaki sposób się żywić, to myślę, że to nie jest kłopot, aby zrobić taki wspólny mianownik dla całej rodziny. Czyli będziemy jedli to, albo nie będzie tego. I to jest bardzo prosta zmiana. I to jest dokładnie tak samo jak rzecz, która się niestety na nagminnie dzieje i o tym coraz częściej się mówi, żeby dzieciom poniżej trzeciego roku życia nie dawać ekranów tak, elektronicznych, te wszystkie smartfony i tak dalej, bo często wiadomo, wyjeżdżamy, dobra, dzieci mają tablet, dzieci oglądają bajki, jest spokój, tylko niektóre dziecko dobrze sobie poradzi, i ja tutaj. Znowu biję się w pierś, bo moja córa jak miała tak 2,5 roku plus minus, to zaczęła oglądać jakieś bajki, ale to było tak dosłownie periodyk, 15 minut, czyli trzeba było ją czymś zająć i wiedzieć, że gdzieś tam nigdzie nie ucieknie, nie przestraszy się i tak dalej, to dostawała bajkę. Ale ona z tym radziła sobie perfekt, a widziałem, że uchenia z kolei to była bardzo taka wciągająca opcja. I Powiem Ci, że jak zobaczyłem taki pierwszy symptom, że on się potrafi zagotować wręcz, że po prostu robi taki wiesz bunt dwulatka o to, że nie, bo on chce bajeczko obejrzeć na telefonie, to mówię Uuu, detoks. I powiem ci trwało to tydzień czasu. Młody zapomniał w ogóle, czym jest telefon, tablet i tak dalej, i jest spoko, a jest naprawdę do tego stopnia. Potrafi się zająć sobą, rząd bierze sobie pudełeczko, wykłada te wszystkie klocki, coś tam sobie nazywa i mówi, że to dino, nie jakiś dinozaur, tutaj jest nie wiem, sarna czy żerawka i tak dalej, tu jest słoń i sobie to wkłada i potem znowu wszystko wysypuje, powtarza sobie, i on tak potrafi dobrą, nie wiem, pół godziny, godzinę sobie siedzieć, aczkolwiek wcześniej tak fruwał po ścianach, także. I to nie mówię, że ja nim rzucałem po ścianach, tylko on po prostu jest tak hiperaktywny, że nawet panie przedszkolanki, którą mówmy się na przestrzeni swojego dziesięcioletniego doświadczenia, no tych dzieci miliard widziały. I mówią, że tak aktywnego dziecka jak Heniek to jeszcze nie widziały, także no faktycznie, no młody... Potrafi podziałać. Dobra, chciałbym trochę pogadać o tym, bo wiadomo, będziemy mówić o tym też, jak tą dietą manewrować, żeby czuć się lepiej, dłużej żyć i tak dalej. I teraz, jak ja sobie przyglądam internet i powiem Ci szczerze, mam nadzieję, że rozwiejesz tutaj to, czego nie wiem i jakieś moje wątpliwości. No to tak, z jednej strony są osoby, które mówią: słuchaj, post jest genialny, nie? Autofagia, zjadamy tutaj wszystkie uszkodzone komórki i tak dalej, i tak dalej, więc rób posty, rób posty przerywane czasem rób posty 48-72 godziny. Jest to coś niesamowitego. Za chwilę czytam, na przykład widziałem dziś, jeszcze sobie doczytywałem u Tadeusza Słowińskiego post, w którym on opisywał, że okej, okay, autofagia tak, ale czy na pewno trzeba 72 godziny? Może wystarczy mieć ten post 12-14 godzinny? I czy aby na pewno ta autofagia jest tak cudowna, bo na przykład w niektórych kontekście może powodować, że nawróci nowotwór piersi? I tak sobie czytam i myślę, kurczę, do komu tu wierzyć, to jest autofagia, mm. nie jest autofagia. Tu za chwilę ktoś przyjdzie i powie, i to wiele osób, nawet i w komentarzach myślę, są takie osoby, które napiszą: Ale przecież y, ktoś tam dostał Nagrodę Nobla za y, odkrycie autofagi, ale to było znowu u drożdży, a nie u ludzi i tak dalej. Więc jak Ty to widzisz i jak, jak, co tutaj o tym też nauka mówi, Twoje podejście? Czyli post w kontekście długowieczności. Mm. To teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące autofagi, postów, tego w jakim stopniu moglibyśmy to wszystko stworzyć, to przede wszystkim wydaje mi się, że musimy to rozpatrzeć indywidualnie. Dlatego, że tak jak sam wskazałeś, jest bardzo wielu specjalistów i jak to się mówi, no każda potwora znajdzie swojego amatora i... Tak też jest trochę z żywieniem. Ja też zawsze podchodzę do tego w ten sposób i przyjmując pacjentów w mojej poradni, też po to jest ten dwunastostronicowy kwestionariusz, aby można było pokazać w jaki sposób się żywisz i ile ty posiłków jesz, ale ile też chcesz jeść, w jaki sposób ci ta dieta pomaga, a co jest przeszkadzające, czego byś chciał jeść, czego byś nie chciał jeść i ja to staram się zawsze zindywidualizować pod potrzeby tego pacjenta, dlatego że... Są osoby, które świetnie sobie poradzą na postach okresowych, na intermittent fasting i na przykład stwierdzą, że oni chcą mieć śniadania i obiad o kolację i śniadanie chcą zjeść o 10, a obiad o kolację o 16 i o 16 już nie mają potrzeby jedzenia. Okej. Okay. Z kolei dla pozostałych osób, być może dla ciężko trenujących sportowców w adaptacji glikolitycznej, jednak te 5 posiłków, co średnio 3-4 godziny, będzie musiało być zjedzonych, no bo inaczej mówi, słuchaj, padnę na pysk między jednostką poranną a popołudniową, zgaśnie mi bateria i po prostu no, nie będzie tego sportu w ogóle. No jasne, ale tak w kontekście, no bo tak, no, wtedy optymalizujemy pod to, jak ktoś tam żyje, ale jeśli są osoby, które mówią, słuchaj, ten post jest, no to jest tak ważne w kontekście tej twojej długowieczności mm. i przeciwdziałaniu różnym chorobom, że ty musisz ten post robić. Jak to jest? Czy to faktycznie, bo ja szczerze mówiąc. Nie wiem, nie wiem. Ja, jak to, co, co w tym momencie się sądzi o tym? Ja bym nie podchodził do tego absolutnie sztywnie. Uważam, że nawet sam IF, czyli te mm. postokresowe, czyli oldschoolowe śniadanie, obiad i kolacja, naprawdę jest bardzo dobrym pomysłem już na to, jak my możemy usprawnić naszą długowieczność. Dlaczego? Mm. Dlatego, że mówi się, że jednym z takich najbardziej fundamentalnych elementów związanych z długowiecznością, z przeciwdziałaniem chorób cywilizacyjnych itd., jest unikanie stanów zapalnych, to jest raz, mhm. a dwa, unikanie chronicznego, wysokiego poziomu insuliny. I teraz ten stan zapalny i insulina są ze sobą bardzo mocno związane, czyli my... Jedząc na przykład cztery posiłki, ale do tego snaka, przykąskę, tu dziabny nerkowca, a tu wezmę dwa miski Haribo, a tu wezmę jeszcze jakieś tam chipsy, a popiję to w międzyczasie pomiędzy posiłkami trzyma kafe te, gdzie każda jest nawet nie z cukrem, nie z syropem, ale po prostu jest na tym mleku no zwykłym wystarczy, jasne. I tak itd. No to popatrz sobie, że masz na przykład 5-6 gramów węglowodanów na 100 ml, pomnóż to razy 3, to już masz prawie 20. Gramów mhm. węglowodanów. No i to generalnie klasyfikujesz jako posiłek. Czyli miałeś śniadanie o 8.30, o 9.00 wypiłeś kawkę, potem o 11.00 lanczyk, o 12.00 wypiłeś kawkę, o 13.00 obiad i okazuje się, że jesz raz dziennie, od świtu do nocy. I to jest problem, bo ta insulina trochę jak wariograf, nie? Tak naprawdę cały czas pisga do góry i nie ma kiedy spadać. Więc to jest główny problem. Dlatego uważam, że nawet takie. Opcje typu śniadanie o ósmej czy dziesiątej, bo to czy to jest ten przedłużony post i tak dalej, czy w standardowym udziale, nie ma moim zdaniem takiego dużego znaczenia, ale chodzi o to, żeby potem był ten obiad o 14 i o powiedzmy 18-19, mm -hmm. niech jest ta kolacja. Jasne, o, czyli... posiłek przerwa, posiłek przerwa, wydawałoby się, że to jest faktycznie najlepsza opcja, jeśli nic nie wpada między tym, no a takie opcje, że ktoś nie je 48 godzin, to jakby. Jest to zasadne? Jest to coś wartościowego? W sensie jest to coś, co warto rozważyć w kontekście swojego zdrowia? Myślę, że taki okres postny od 24 do 48 godzin może być cenny zwłaszcza dla osób, które mają zaburzenia układu odpornościowego. I tutaj mówię hmm. zarówno o alergiach, o autoimmunologiach, czyli te wszystkie choroby typu atopowe zapalenie skóry, choroba Siergena i tak dalej, Hashimoto, tego typu rzeczy, bo nawet te 24, a nawet mniej godzin, jest w stanie zresetować u nas układ odpornościowy. Jakby pal diablitą autofagię, tak? Czy to faktycznie jest takie generalne sprzątanie w naszym organizmie czy to jest takie super? Ja patrzę na to z tej perspektywy, że nawet motoryka twojego układu pokarmowego ma light. No bo wrzucałeś tam jedzenie, płyny i tak dalej, cały czas ten żołądek, jelito cienkie, grube, wątroba, trzustka, wszystko, co jest podczepione pod ten trakt pokarmowy, cały czas pracowało, a nagle masz fajrand i faktycznie... Tak jak mówi się, że siódmego dnia była laba, to być może faktycznie tego siódmego dnia w tygodniu zróbmy sobie też labę dla układu żołądkowo-jelitowego. To jest light dla insuliny, to jest możliwość wypracowania odpowiedniego stężenia i pracy dla glukagonu, to jest możliwość regulacji leptyny, czyli tego naszego hormonu sytości, ale także związanego ze spaleniem tkanki tłuszczowej i tak dalej. A zobacz, że co by nie gadać o tej galopującej inflacji i tak dalej, ogólnie uważam, że żyjemy od wielu lat w czasach dobrobytu. No, bo no, oczywiście. Masz nigdy nie było tak dobrze jak jest tak. teraz, mimo że nie jesteśmy tego świadomi, ale sam fakt tego, że mamy co jeść, mamy gdzie spać i generalnie chyba są takie czasy, że większość ludzi ma problemy od nadmiaru niż, niż niedoborów różnych, no to nigdy tak dobrze nie było w zasadzie. I do czego właśnie zmierzam? Mm? Zmierzam do tego, że teraz, jak chcesz mieć jedzenie, to otwierasz lodówkę albo zamrażarkę wyciągasz, odmrażasz, jesz. Jak jest niedziela niehandlowa, restauracje pracują. Telefon, pyszne.pl, czy coś tam, Pewnie. jedziemy i zamawiamy sobie. Eee, tak samo... Z różnymi opcjami. A nawet jak nie, to na pewno masz jakąś szafkę z syfem i na pewno jakieś chipsy, nie chipsy, jakieś wafelki, prezelki. Zawsze coś wrzucisz nie na rynek. Nie ruch. mam. Nie ja, no, <laughs> chwała, Bogu, chwała Bogu. Natomiast wiele osób niestety taką szafkę ma i to jest jedna też z takich podstawowych porad. Wywalcie to w cholerę. To będzie naprawdę dobra opcja. I yy, jeżeli zrobimy taki fajrant, właśnie ten jeden dzień postny, to zobacz, że dajesz fajrant dla układu pokarmowego. Jesteś w stanie lepiej wyczulić komórki swojego ciała na działanie insuliny. A właśnie wiele osób ma problem z nadmiernym spożyciem kalorii z nadmierną masą ciała. I znowu ta insulinoporność rodzi leptynoporność, co znowu zaburza u nas apetyt, czyli my się przekarmiamy, dochodząc do insulinoporności, co powoduje, że więcej kalorii pakujemy do tkanki tłuszczowej, czyli rośnie poziom leptyny, leptynoporność. I znowu błędne koło się cały czas kręci. Więc uważam, że nawet nie 24, a nawet 16-12 godzin jedzenia w ten jeden dzień pozwala nam przeoszczędzić podaż kaloryczną, dać spokój traktowi pokarmowemu, Wyrównać hormony? Naprawdę bardzo. Są fajnie. korzyści, okej, okay. Okay. ale być może nie ma tej aż tak wielkiej magii, jak czasem niektórzy mówią. No ale wiadomo, teraz jest tak, że ważne jest to co, coś, co się klika. Nie? Tak. Jak jest szumna nazwa, to się to lepiej klika i, i wszyscy niestety w jakiś sposób na tym koniu jedziemy, hmm. który czasem ma krótkie nogi. A widzisz, bo tutaj taka ciekawa anegdota: że ja się teraz przyglądam mojej mamie, która w zasadzie od lat robi tak. Wszędzie chodzi na nogach, bo jak tylko nie, jak nie musi, to nie jedzie samochodem na zakupy pójdzie sobie przyniesie sobie sama nie wiem w siatkach I, i kiedyś tak na to patrzyłem i myślałem po co ona to robi tutaj gdzieś w ogródku idzie mówię mama to ja ci to zrobię nie nie ja chcę sama z jedzeniem teraz był okres wielkiego postu mama co piątek zero jedzenia i kiedyś totalnie tego nie rozumiałem tu się okazuje że moja mama po prostu wyprzedzała tutaj trendy dietetyczne treningowe i ona od zawsze stosowała sobie pewne swoje zabiegi które wynikały nie wiem z jakichś jej przyzwyczajeń z jakichś jej przekonań które Skutkują tym, że jest w dobrej formie, że ma dobrą masę ciała i mamo serdecznie pozdrawiam. Także myślę, że tutaj też ciekawe, że dopiero teraz to widzę i teraz to doceniam, że to wszystko ma sens. Dokładnie tak jest. I wiesz, co mi się wydaje, mhm. że troszeczkę teraz jest problem w tym, że jesteśmy tacy w dużej części zakochani w tym nurcie EBM, Evidence Based Medicine, bo ja uważam, że ta medycyna oparta na dowodach jest naprawdę super fajnym aspektem. I sam no, dzisiaj podczas tej rozmowy akurat tak mi się przynajmniej wydaje, nie padają takie trudne tematy typu oś mikrobiotyczno litowo mózgowa wiesz, enteryczny układ nerwowy, jakieś szczypy probiotyczne, ale często jest tak, że te wszystkie fajne takie rzeczy, mogę powiedzieć na kanwie tego, że są na to wyniki badań, ale wydaje mi się też, że dużym problemem jest to, że my zapomnieliśmy o takim zdrowym udziale budowania wiedzy ogólnej, gdzie od ogółu do szczegółu można przejść, ale od szczegółu do ogółu, nie mając całego rozwiązania, no naprawdę jest przejść trudno. Yy, I Wydaje mi się też, że ludzie teraz się rozliczają, a to jest prawda, nieprawda, bo badanie wykazało, że. A potem się okazuje, że tak jak Twoja mama, tak samo w dietetyce czy w treningu, też wiele osób może przejść do tego w ten sposób, że, no jednak ktoś coś mówił, i jak to mówił Antoine de Rivarol, kto ma rację, dzień wcześniej od innych ten przez doby uchodzi za idiotę. Więc czasem tak jest, że kogoś się czepimy, a potem za pół roku, za rok okaże się, że. Mówił prawdę. Zobacz nawet świętej pamięci Louis Simons, który tak. jest ojcem periodyzacji podwójnie sprzężonej, no jakby na obserwacji zauważył chłopca, można po prostu zrobić. Tak samo wiele osób. Nawet mój menedżer, Dominik Kwiatkowski, jakby sam w rozmowach ze mną stwierdził, że jakby ty, no ale to nie jest jakiś racket Science, to można po prostu wydedukować na podstawie tego, co ty mówisz, albo jak to jest zrobione. Ja nie muszę być dietetykiem po licencjacji czy po magisterce, żeby wiedzieć, jak to zrobić. Natomiast osoby niekiedy bez, osoby z wykształceniem kierunkowym, no nie są w stanie dojrzeć takich normalnych rzeczy, która osoba, która umie dodać 2 plus 2. Wie po prostu od ręki. Czy ja też odnoszę takie wrażenie, i to mm, tutaj pewnie uderzę w stół zbyt mocno, ale odnoszę wrażenie, że jak są osoby, które zbyt mocno mm, na wszystko potrzebują badania, interpretacje, mhm. i jeśli czegoś nie ma w badaniach, albo badania w danym momencie coś udowadniają, to tak jest na 100%. I, mm, mówiąc y, dość enigmatycznie, myślę, że w ostatnich latach wszyscy przekonaliśmy się, że być może badania. Nie zawsze oznaczają, że coś na 100% jest prawdą yy, i czasem, czasem zdrowy rozsądek yy, jakieś własne obserwacje naprawdę są niedoceniane, a mogą, być, yy, a mogą być skuteczne. Bo czasem tak jest, że niektóre rzeczy od lat babcia wiedziała, może nie wiedziała dlaczego, ale coś, yy, coś działało I czasem, i czasem może jest to prawda. Tak, ta mądrość życiowa i umiejętność po prostu wyciągania wniosków na własną rękę jest naprawdę bezcenna. I faktycznie te ostatnie lata chyba też trochę pokazały, jak wiele osób bezgranicznie wierzy, w to, co przeczyta, nie zastanawiając się, czy za tym idzie jakiś ukryty sens, albo czy też prowadzące badania może mieć etykę taką czy śmiaką. Ja tutaj też ostatnio prowadziłem w kuluarach z pewnym profesorem, którego nazwiska nie wymienię, taką rozmowę, gdzie wyszło, że kiedy przeglądali ostatnie 10 lat badań, to okazało się, że wśród 80% tych wszystkich analiz były rażące błędy metodyczne już od samego początku, co daje dosyć prosty wniosek, że ktoś chciał wpłynąć na wynik danego badania. Trzeba coś udowodnić, i tak się skonstruuje tak. badanie, żeby pewne rzeczy można było udowodnić i tym się później podeprzeć. Pokażcie mi innego znajdą się dowody. Tutaj chyba trochę parafrazuję Stalina, ale generalnie w te strony to można troszeczkę pokazać. To teraz, jakby powiedz mi, kto płacił, to ci powiem, jaki jest wniosek z danego badania. A jeszcze propos tych osób, które tak ślepo wierzą w te wszystkie rzeczy EBM-owe. To chyba też mogę rzucić takie hasło, które jest bardzo fajnie brzmiące po angielsku. Absence of evidence is not the evidence of absence. Czyli, okay. że to, że czegoś nie udowodniono, nie oznacza, że tego nie ma. I wydaje mi się, że tutaj mamy troszeczkę zbyt mało pokory, aby można było trwale powiedzieć na zasadzie dobra, ok, jakby to, że czegoś nie wiemy, no to nic nie oznacza. Tak samo w. Często na kanałach różnych na, na YouTubie czy, czy na podcastach, gdziekolwiek indziej, na przykład jest pociągany dany wątek, typu, że nie węglowodany zawsze są lepsze od tłuszczów, bo dają nam większą sytość i tak dalej, po czym pojawia się komentarz jakiejś osoby, która mówi, że ona z kolei na węglowodanach nigdy nie mogła mm, nabyć tej sytości i poszła w tłuszcze i jest dla niej rewelacyjnie, to jakby zamiast osoba, która wyprodukowała ten materiał, powiedzieć, no okej, okay, fajnie, jakby zanotowałem, dziękuję, teraz już będę wiedział, że są też wyjątki. To jest komentarz pod tytułem nie widziałem badań na ten temat. No kuźwa, no nie widziałeś badań na ten temat, ale masz właśnie n równa się 1, studium przypadku, gdy kobieta ci mówi, że jest tak. Mhm. I otwórz tą swą kopułę, tą przyłbicę i przyjmij ten argument, że faktycznie to, że coś wyszło w badaniach niekoniecznie oznacza, że to się jeden do jednego przekłada w życiu. Jasne. No, myślę, że mamy tutaj dobrą klamrę. <laughs> Słuchaj, a chciałem się ciebie zapytać... Czy jest jakiś model żywieniowy, który w kontekście tej długowieczności? Długowieczność nawet nie mam na myśli tutaj tego, że ktoś ma dożyć 100 lat, mhm. tylko żeby jak najdłużej był w dobrym stanie zdrowia, jeśli chodzi o jego układ nerwowy, układ ruchowy, intelekt i tak dalej. Co można zrobić, żeby po prostu długo żyć w dobrostanie? Jaki model żywieniowy ty proponujesz? Mhm. I teraz jest ten moment, w którym pojawią się te fajne, trudne wyrazy. E, po pierwsze, wydaje mi się, że powinniśmy zadbać o podstawy i to jest ten prosty element. E, jak to się mówi, za darmo to uczciwa cena. I wydaje mi się, że my trochę zachłysnęliśmy się zbyt mocno postępem medycznym i nam się wydaje, że trudno, palę papierosy, piję alkohol, e, zażywam inne używki, jem sobie jakieś różne rzeczy i jakby coś, to jest na to tabletka, jest na to syropek, jest na to chip i tak dalej. Wymienimy. Danie. Wymienimy. E, wymienimy. Ale no, są pewne narządy, których nie da się wymienić. Albo jest to bardzo problematyczne, no bo taki przeszczep wątroby, czy przeszczep jakiegokolwiek innego narządu idzie w parze z immunosupresją, która będzie prowadziła. Mniejszy komfort życia Dokładnie później. Dokładnie tak. Więc my musimy jednak wiedzieć, że ta profilaktyka jest bardzo cenna, i tutaj fajnie udowodnili to japońscy naukowcy, którzy nawet wyliczyli, że każdy dolar zainwestowany w profilaktykę zwraca się w postaci 17 dolców kosztów leczenia. Więc stosunek 1 do 17 dla mnie przemawia. Po drugie, trzeba zrobić coś na własną rękę. Czyli nawet ta doba podzielona na 24 godziny, na trzy okresy po 8. 8 godzin na pracę, 8 godzin na sen, 8 godzin na szeroko pojęte cokolwiek. Właśnie czas z dziećmi, wyprowadzanie pieska, hobby, nie hobby i tak dalej. Byłoby super. Ty jesteś pracujący, ja jestem pracujący, jesteśmy przedsiębiorcami, mamy rodziny, więc wiemy, że czasami te 8 godzin na relaks... Kaj to poszło. Tak zaczęłeś liczyć. 8 tu 8 tu nie ma tego. Dokładnie. Więc jakby nawet świeżo upieczeni rodzice wiedzą że to 8 godzin snu to jest absolutny relaks i chyba w którejś bajce, nie wiem czy to był Madagaskar czy cokolwiek innego, oddają te dzieciaki gdzieś tam pod opiekę i możemy robić cokolwiek chcemy i oczywiście następne ujęcie przycinają komara. I to jest faktycznie też proza życia, gdzie często właśnie rodzice czekają, aż pociecha będzie miała te 3-4 latka, kiedy zacznie spać lepiej, nie w ich łóżku i wtedy ta tak zwana włoska antykoncepcja, czyli dziecko w łóżku może też się wyłączyć i w końcu jest fajnie, tak jak było ze starych dobrych lat. Natomiast... Co do tego, w jaki sposób możemy żyć dłużej, żyć lepiej i tak dalej. Po pierwsze, wziąć pod uwagę, że ten sen jest za darmo i tak jak mówił Mattie Walker, sen to luksus, na który wiele osób mówi, że ich nie stać, bzdura, to jest biologiczna konieczność, niepodlegająca dyskusji, bo sen powoduje, że my mamy tak naprawdę opcje dotyczące tego, w jakim stopniu możemy się regenerować fizycznie. Czyli to jest ważne dla osób trenujących czy pracujących fizycznie. Sportowcy to już w ogóle Oczywista oczywistość. Regeneracja psychiczna, co jest ważne dla osób, które i siedzą w domu, i szlakie trafia, że te dzieci gdzieś tam biegają po ścianach i nie reagują po raz setny. Dla osób pracujących w korpo, dla osób pracujących w systemie zmianowym, dla osób generalnie aktywnych zawodowo. Dla osób, które mają deficyty odpornościowe, czy to często łapią infekcje, czy alergia, czy choroba autoimmunologiczna. Dla osób, które chcą mieć lepszą regulację gospodarki węglowodanowej więc masz nadwagę, otyłość, insulinoporność, hipoglikemer reaktywną, sen, super ważna sprawa. Więc od takich absolutnie najważniejszych rzeczy z higieny życia trzeba wyjść. Potem, jeżeli chodzi o żywienie i suplementację, to powiedziałbym hasło mikrobiom, czyli te żywe kultury bakterii. Nie bez przyczyny, od wielu, wielu lat mówimy o tym, że to jest generator zdrowia na tak wielu polach, że aż trudno chyba powiedzieć, na co ten mikrobiom nie wpływa. My wiemy, że on wpływa na nasz komfort żołądkowo-jelitowy, a to jest z kolei bardzo częsta, e, częsta przyczyna wizyt ambulatoryjnych. Czyli mamy tak, mamy reflux albo zgagę, albo jakieś nadżerki i Pylori. Mamy jelito nadwrażliwe, mamy te choroby nieswoiste zapalne, klasy IBD, czyli lośniowski kron, wrzozujący zapalenie jelita grubego, eozynofilowe zapalenia jelit, przełyku itd., e, niealkoholowe stłuszczenie wątroby itd. No, wypisz wymaluj po prostu, jak to mówi się, you line them up, I'll knock them down. Czyli wszystko, co jesteś w stanie wdrożyć. Zależy od mikrobiomu. Mało tego, nawet w ostatnim czasie w Łodzi powstały takie ciekawe badania, które dotyczyły powiązania trochę z SIBO i IBS-em i depresji. Okazało no. się, że Xifaxan, czyli rifaxmina, ten eubiotyk tak zwany, moje doświadczenia pokazują, że to wcale nie jest taki super eubiotyk, i to nie jest tak, że to jest absolutnie bez żadnej straty dla mikrobiomu, ale dobra, przyjmijmy, że na tle antybiotyków szerokospektralnych, to ten eubiotyk jest całkiem spoko. Okazało się, że za pośrednictwem kilku dawek choroba typu depresja czy nerwica lękowa i tak dalej, znika kręgą Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że wiele tych elementów mikrobiomu tak mocno stymuluje enteryczny układ nerwowy, czyli połączenie mózgu z jelitami, że osoba pozbyła się tego SIBO, czyli przyrostu bakterii w jelicie cienkim, czyli tych wzdęć, kłopotów ogólnie z przyjmowaniem posiłku i często powiedzą, wiesz co, wstaję rano, jest ok, jaż nie chcę mi się jeść tego śniadania, bo wiem, że będzie do bani. I przyjmujesz taką refaksyminę, i nagle stwierdza, że nie masz depresji, nie masz nerwicy lękowej. Oczywiście jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że refaksymina leczy depresję czy nerwicę lękową, ale zdarza się i tak, tak wymówiłam obserwację, że jeżeli ktoś ma kłopoty natury żołądkowej i litowej, to może się okazać, że właśnie one są źródłem depresji. I to pokazuje też, dlaczego w 2013 roku krajan i Linan ukonstytuowali tą definicję psychobiotyków, czyli bakterii probiotycznych, które mają bardzo duży wpływ na stymulowanie układu, układu nerwowego. I. Tutaj pokazują się na przykład takie szczepy jak Lactobacillus halveticus Rosel 52 i Bifidobacterium Longum Rosel 175. To, to są dwie bakterie probiotyczne, występujące też w ramach jednego produktu. Zresztą myślę, że firmę sam nie trzeba nikomu przedstawiać, więc sam Stress to jest właśnie taki psychobiotyk, który w ostatnich badaniach, dokładnie z 2023 roku końcówki pokazał w ramach mikrobiomu SHIME, co jest jakby skrótem od wstępnicy, esicy i tak dalej, tego wszystkiego, co buduje ten układ, że mamy chociażby pięciokrotny wzrost gaby czyli kwasu gamma-minoasłowego, tego neuroprzekaźnika, który prawdopodobnie znany jest z autopsji, jak się lekko dziabniemy. Czyli wypiliśmy sobie tam kieliszek albo butle wina i nagle ee, jest fajnie, ściskamy się ze wszystkimi, śpiewamy, tańczymy, w ogóle nie ma smutków, jest super. Więc nie nakłaniam oczywiście absolutnie do konsumpcji alkoholu, natomiast widzimy, jak ten neuroprzekaźnik działa. I teraz, skoro mamy pięciokrotny wzrost gaby, plus mamy lepsze pozycjonowanie tzw. postbiotyków, czyli mamy większy poziom maślanów z redukcją propionianów i octanów, i mamy większy udział cytokin przeciwzapalnych, to to pokazuje, dlaczego ten psychobiotyk ma taki świetny wpływ u osób, które borykają się z chorobą afektywną dwubiegunową, z depresją, z ADHD czy ADD, czyli wszystkimi tymi formami nadpobudliwości, zachowania ryzykowne typu hazard, alkoholizm, pracoholizm, wszystkie generalnie izmy i nawet zaburzenie ze, ze, spektrum, ze spektrum autyzmu. Także to są piękne wyniki badań, które pokazują, że te Psychobiotyki mają naprawdę fenomenalny wpływ na to, jak u nas kształtuje się psychika, odporność na stres, jak jesteśmy w stanie wyjść z pewnych zachowań, które być może psuły, nasze zdrowie, rodziny, ale wiesz, jak jesteś w bańce, to nawet czasem nie wiesz, że masz problem. Mm -hmm. nie? Znowu powiedz alkoholikowi, że ma problem. To pewnie będzie odbijał, przecież to ty masz problem, to ty nakłaniasz do picia, kto ma teraz kieliszek wina i tak dalej. No tak, tak, bo ogarniam jest życie, jest przecież tak, wszystko dobrze, chodzę tak. do pracy i tak dalej. Daj spokój. Nie? Mieć, nie? To tak, tylko wiesz, co, teraz się pojawia takie pytanie, które w zasadzie ilekroć ja jak słuchałem jakiegoś twojego podcastu i słuchałem właśnie takiego wywodu, jaki teraz pociągnąłeś, to myślę sobie, kurde, ale fajny temat. To jest tak interesujące, ja tak mało o tym wiem, a to może mieć tak ogromny wpływ. I miałem taki nawet teraz, mam taki moment, gdzie myśleć, kurczę. Muszę się troszkę doedukować w tym temacie. I później się okazuje, że u, Nie, jednak się nie doedukuję, bo tu jest po pierwsze bardzo dużo różnych rzeczy trzeba wiedzieć, technikaliów, ogrom tej wiedzy. Artykuły w internecie są takie, że możesz sobie czytać, to ale nic się nie dowiesz, bo musisz mieć, no, musisz mieć tutaj mocną podkładkę wiedzy. Jeśli ktoś się chciałby zająć tym tematem, to co powinien, co powinien robić? Bo podejrzewam, że jakieś strzelanie probiotykami na chybiu trafił, to raczej nie jest dobry pomysł. Więc gdzie? Do Was się udajemy z czymś takim? Jak to jest? Czy wiesz, co, wydaje mi się... co najlepiej zrobić? Nie, jak ktoś chce poprawić kondycję właśnie mikrobiomu? Wydaje mi się, że opcji jest naprawdę wiele. E, natomiast z mojej perspektywy i tutaj mówię znowu takim udziałem zdroworozsądkowym, mi się wydaje, że ja wszystkie jakieś posty, rolki, nierolki, artykuły, wypowiedzi na social mediach robię na tyle przejrzyste, że jak ktoś chce, to i na tym może się oprzeć i poprawić zdrowie swoje, swojej rodziny, podopiecznych i tak dalej. Zresztą ostatnio też robiliśmy taki zrzut jakby opinii, e, które poszły i naprawdę jest multum ludzi, którzy... Sami mówią, że nie są naszymi klientami. Nigdy nie kupili jakiegoś szkolenia, nigdy nie byli na poradni dietetycznej, chociaż faktycznie używają pewnych jakichś produktów typu probiotyki czy suplementy diety, które gdzieś tam rekomendujemy i sami widzą, że kurde, to jest po prostu dowód społeczny zaufania, że faktycznie te osoby hmm. widzą, że okay. jest ten efekt. Natomiast opcji jest wiele. Można się zgłosić do naszej poradni dietetycznej hmm. BUL po obsługę u mnie, u Patrycji, u Gosi, u pozostałych naszych dietetyków. Nie ma problemu. Można wykupić szkolenie online, tak jakby te szkolenia, które ty odbywałeś w starych dobrych czasach, w stacjonarnym No tak, udziale. teraz jest online wszystko. Teraz widziałem. jest online, jest platforma. Ej, i nawet ma... widziałem, że król dietetyki jest szkolenie, tak. które się nazywa. Tak, jest. Jest no, 66 godzin wiedzy, także na przykład. Widziałem opór. dzisiaj. Tak, więc, więc jest, jest taki pakiet szkoleń i można to sobie też wykupić, ale też można... Totalnie za darmo, nie wydając złotówki. Po prostu wejść na moje social media, na mojego YouTuba, na mój Instagram, na mój Facebook i tak dalej, na TikToka i popatrzeć sobie, jakie tam treści są publikowane. Po prostu rozsiąść się tam trochę, popatrzeć i zgodnie z hasłem grosz do grosza i uzbiera się kokosza. Można tą wiedzę od, ogółu, od szczegółu do ogółu sobie zbudować. Chociaż też nie ukrywam, że. Takim ogólnym pomysłem, nawet to szkolenie, dietetyka i suplementacja poziom pierwszy, albo moja książka, która była wydana przez Burda International, już teraz nie wiem, czy na internecie gdzieś może być wyszukana, być może w formie PDF-a, a może gdzieś tam na jakichś księgarniach, jako używana forma, możesz jeść wszystko. Tak się nazywa tytuł tej książki. To jest naprawdę bardzo dobra baza, taka absolutna piguła dla każdego, bo tutaj mojej współautorce, Aldonie Sosnowskiej-Szczuce, muszę też podziękować, bo to było tak, że ja jej oddałem na każdy rozdział, powiedzmy, 8 stron a ona to zmienia w trzy strony maszynopisu mm. i zawarła taką absolutną esencję, do którą każdy od nastolatka przez 80 latka jest w stanie naprawdę przyswoić i zrozumieć, o co tam chodzi. Więc tam jest naprawdę taka piguła informacji, ale też wydaje mi się, że trzeba się usadowić w odpowiednim miejscu, bo tutaj oczywiście nie mówiąc o konkretnie o nazwiskach żadnych, bo ja wychodzę z założenia, że albo jak mówić to mówić dobrze, a jak mówić źle to mówić wcale, nie mówić wcale. Uważam, że trzeba znaleźć się z tej dobrej strony dietetyki, czyli właśnie tych osób, które oczywiście uważają, że te dowody i tak dalej są fajne i to są jakieś anegdotki, które dobudowujemy do całości obrazka, ale zdroworozsądkowe podejście pod tytułem no nie dawaj komuś batona i tak dalej i nie mów może te 300 kilokalorii z cukrów, tłuszczów, trans i tak dalej i mleka w proszku, podłożysz do rozliczenia kalorycznego i będzie okej, okay, bo nie będzie okej. Okay. Czy w kontekście pewnie wyrzeźbienia brzucha i skupienia się tylko na formie, na scenę, to jakby wielu osób udowadniało, że to po prostu formę sceniczną się zrobić da i to na pewno się da, jeśli ktoś by tak chciał, ale no jak wychodzimy z punktu widzenia, że ja chcę zdrowo funkcjonować długofalowo, no to pewnie jest trochę inaczej. Chociaż jak patrzę na tych chłopaków z WK, y, którzy pokazują to, co jedzą, pokazują jakie mają formy, to y, zawsze są takie kurde, jak. Od tylu lat, nie? Od tylu lat pokazują, że w sumie jedzą byle jak, y, liczą wszystko i tak dalej, tre y, trenują bardzo ciężko, no i te formy im się tam zgadzają, nie? <grym> A tutaj nie mówimy wcale, tak? Dobrze. <grym> Okej, okay, patrz, jaki sprytny. Dobra, a ty co, no to okej, okay, czyli w zasadzie nie doszliśmy do jakiegoś modelu żywieniowego w kontekście długowieczności. No już czyli, mówię. A, jesteśmy, tak, jest, dobra, jesteśmy, bo, ci, jesteśmy w bo ci się wbiłem w temat, nie, dobra, spokojnie. jedziesz. Więc teraz tak, kwestie dotyczące postu i częstotliwości posiłków powinny być uzależnione od tego, jaki prowadzimy styl życia. Bo z jednej strony dieta powinna być oczywiście nieprzetworzona, powinna być urozmaicona i powinna być pełnowartościowa. Czyli znowu, zamiast płatków reklamowanych w telewizji, czy to te kwadraciki z cynamonem, czy łódeczki z czekoladą, czy pełnoziarniste kółeczka, niby tam z miodem i tak dalej, to nie, Tego wybierzmy właśnie gryczankę, jaglankę, owsiankę i tak dalej, tak? Zamiast parówki wybierzmy pierś kurczaka i zamiast jakichś tam, nie wiem, kremów na bazie oleju palmowego, wybierzmy sobie na przykład, nie wiem, zmiksowane awokado z białkiem serwatkowym i bananem o smaku, białkiem o smaku czekolady i bananem i mamy taką zdrową wersję popularnego kremu z firmy Ferrero, nie? I to jest jakby opcja bazowa taka. I znowu, każdy Użyję tego jako narzędzie w takim udziale, jaki uważa za słuszne. Zresztą flexible dieting, czy też zasada 80-20. 80%, -20, mm. 80 Twoich kalorii, ale też posiłków, wyborów żywieniowych itd. opieraj o pełnowartościowe i nieprzetworzone produkty. 20% zostaw sobie jako takie właśnie incydentalne, powiedzmy, wyjście socjalne. Idziesz z kolegą czy koleżanką na kawę, zaproponujesz szarlotkę czy serniczek, bo jest, no, petarda, musisz spróbować. No dobra stwierdzasz, że to nie jest twoje śniadanie, tylko zjadłeś już śniadanie obiad. zjesz jakiś podwieczorek, poza tym jutro masz trening nóg, jakoś te 200-300 kg serniczka zjadasz, nie ma problemu. Poza tym nie jest to u Ciebie wpisane w nawyk. Więc to nie jest tak, że codziennie czy dwa razy dziennie zjadasz syfa. Tylko jak trzy, cztery razy w tygodniu coś tam sobie skubniesz w rozsądnym Plus. udziale jest jak najbardziej okej. Okay. Czyli znowu kawałek ciasta, a nie blacha ciasta, tak? Kawałek dosłownie, nie wiem, kilka frytek, a nie porcja XXL, frytek z serem, czy z majonezem, czy z czymś tam. Więc takie zdroworozsądkowe podejście. Ponadto uważam, że dla wielu osób taki protokół, trochę karbekloading jak najbardziej by się przydało. Czyli zaczynajmy te posiłki bardziej białkowo-tłuszczowe, bilansujmy, a węglowodany przesuńmy sobie na drugą część dnia. To jest dobre też z perspektywy tego, że raczej w klubach fitness nie widzi się sporo osób, które raczej przychodzą od 6 do 8 na trening, tylko raczej standardowo ty pracowałeś jako trener, ja pracowałem jako trener. 16-21 to jest po prostu... Tak, tak młyn. młyn Odłożyłeś ketela, odwróciłeś się, patrzysz, nie masz ketla. Nie? Tak, tak, także... tak, tak. Przecież teraz trochę się chyba pozmieniało. Tyle, że dużo ludzi gdzieś tam pracuje zdalnie, to sobie tak. trochę kombinują, to czasem niektórzy rano, to coś tam zmienia się, nie? Ale Więc na pewno teraz mówimy o jakimś takim ogólnym pojęciu, bo to wiadomo, tak jak sam wspomniałeś, trzeba optymalizować pod jednostkę, ale to wynika z tego, że musisz wiedzieć. No. Musisz wiedzieć, czym możesz manipulować, za jakie struny ciągnąć, żeby sobie coś I pozmieniać, nie? Musisz też wiedzieć, co ci szkodzi, a co ci je wspomaga, bo teraz zobacz, że jest na przykład bardzo duży rozłam, jest w zasadzie ogromna pula diety ziemi nieczyjej i jedni mówią bądź wege, bo jak nie jesteś wege, to jesteś faja, czyli musisz jeść tam, wiesz, roślinki, bo jak jesz zwierzątka, to efekt cieplarniany, umrzesz na nowotwór i tak dalej, wszystko po kolei. I są ci, którzy mówią, warzywa są w ogóle toksyczne, rób tylko karniwora, czyli jedz same produkty od zwierzęcia mm. i tyle. I tak, tak patrzysz na to, masz naprawdę strasznie duży rozłam, tak? Czyli jest ogromna baza ziemi jej i potem masz takie polaryzowanie środowiska. Ja uważam, że jesteśmy w stanie zagospodarować ten środek i tutaj nawet pokazał to doktor Mark Hajman, mówiąc o diecie PEGAN, czyli jak sama nazwa wskazuje, połączenie mhm. diety PALEO, czyli tej zbieracko-łowieckiej z dużym naciskiem na te produkty od zwierzęce i diety wegańskiej, czyli tej, mhm. gdzie jednak ten udział warzyw czy ogólnie produktów roślinnych jest spory. Dlatego Hajman stworzył taki protokół, gdzie mamy 75% wsadu roślinnego, 25% wsadu zwierzęcego. Jest pięknie. Dlaczego jest pięknie? Dlatego, że przede wszystkim w tej diecie nie brakuje prebiotyków. Prebiotyków, czyli tych elementów, które zasilają nasz mikrobiom, a więc probiotyki. Czyli probiotyki to powiedzmy żołnierze, którzy muszą zjeść owsiankę, a więc probiotyki, żeby funkcjonować i bronić kraju. i powiedzmy, że ten żołnierz daje wtedy postbiotyk, tak? Czyli on daje ten efekt jakby finalny tego, że on się odżywił i on coś może zrobić dla kraju. Więc mamy probiotyki, które zjadają probiotyki i dają postbiotyki. I jeżeli masz odpowiedni udział tych wszystkich elementów probiotycznych, czyli masz właśnie warzywa, masz owoce, masz jakieś orzechy, nasiona i tak dalej, czyja nie czyja, czy jakieś siemieniane, to jest spoko. I wtedy przy założeniu, że dbasz o swój mikrobiom, czyli tutaj w zasadzie koniecznie wchodzą preparaty probiotyczne, no bo gdybyśmy popatrzyli co niszczy nam jelita, zarówno pod kątem szczelności bariery jelita cienkiego, galt, czyli tkanki limfatycznej i samych probiotyków, to generalnie można by jednym słowem powiedzieć życie to psuje, dlatego że mamy czynniki środowiskowe takie jak stres. I niektóre bakterie są mniej, a drugie bardziej odporne na ten stres. Najmniej odporne na stres są bifidobakteria, bo one niestety występują w programie ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Jak przeglądniesz setki, tak jak ja, tysiące materiałów kałowych, probiotycznych, żeby sprawdzić na tą analizę mikrobiomu jelita grubego, to zobaczysz, że bardzo mocno układa się to w pewien wzór. Czyli laktobacylusy są nieznacznie obniżone. Klostridia i bakterie gnilne, protolityczne są w ogromnym przyroście i właśnie bifidobakteria występują w programie ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Więc wybierając nawet preparat probiotyczny, musisz wybrać taki, który ma większą zawartość bifidobakteriów. Ale też własności preparatów probiotycznych są jeszcze pozależne. Co to oznacza? Że ten preparat jest dobry, jak masz biegunkę, ten, jak masz zaparcia, ten, jak masz choroby skóry, ten, jak masz choroby autoimmunologiczne, a ten, jak masz stres i tak dalej. I musisz posiąść tę wiedzę i znowu u mnie na YouTubie czy na Instagramie Właśnie, i tak To dalej. było to moje wcześniejsze pytanie, da. nie? Skąd wiedzieć, co, kiedy, nie? Znaczy, wiesz, ja też nie chcę mówić, że idźcie do Mauricza, Mauricz jest mhm. wyrocznią, Mauricz was poskłada, ale sugeruję że wiele osób uważa mnie za bardzo zdroworozsądkową osobę, która właśnie nie dryfuje gdzieś tam od lewa do prawa, tak jak zawieje po prostu hype, a po drugie, która ma duże zrozumienie tego tematu. I Uważam też, że w dietetyce jest trochę sporo sekciarstwa, czyli właśnie takiego skrajnego poglądu. Tyl, tylko keto i IF -y ci uratują, albo no. tylko wege, albo tylko karniwor, kurde. Ja postrzegam dietetykę jak taką wielką skrzynię z narzędziami, gdzie masz wkrętarkę, masz dłuto, masz młotek, masz gwoździe, masz wkręty, masz tam milion innych rzeczy. I okej, okay, jakby jak montujesz sobie takie logo, to możesz to zrobić sobie na taśmę, możesz to zrobić sobie na jakieś inne opcje na silikon nawet, czy na jakieś tam inne akryle i to się będzie trzymać. No ale żeby na przykład każdy wyraz tutaj po kolei wbijać młotkiem, no raczej każdy, każdą literkę wbijać młotkiem, no raczej niespecjalnie będzie to fajnie wyglądało. Tak samo mówię, osoba, która takie pytanie ostatnio dostałem od mojego piłkarza podopiecznego, że słuchaj, bo jest taki duży hype na to keto i tak dalej, na if y I co, jak ja bym sobie zrobił keto? Mówi, Konrad. Piłkarz. Tak. O. Konrad... W nie, ogóle nie ten tak. typ wysiłku pod, pod tego typu dieta Dokładnie. Ale... I to jest znowu podstawowa rozkwina. Hmm. Dobra, piłkarz, sport glikolityczny. Potrzebuje węglowodanów, żeby zasilić glikogen. Ma pomysł na keto. No kurde, umarł w butach, nie? I tak, wie, to w ogóle się nie skleja Dokładnie. To się było, tak. to nie wraca. I teraz można opowiadać o osobach, które y, dokonały jakichś sukcesów, będąc na tej diecie, tylko że zazwyczaj to będzie tak, że one. To zrobiły pomimo tego, tak. że były na tej diecie, a nie dzięki tak. temu. Więc w zasadzie do tego chyba tutaj wszystko sprowadzimy, że, że to model żywieniowy dostosowujemy pod konkretną osobę, jej wymagania, a nie odwrotnie, I... że człowieka musimy dopiąć, że każdy musi być na jakimś modelu. Tak. Nie? Ja też jednak wyjdę od tego, bo pytałeś się wcześniej o tą, jak rozliczaliśmy przeszłość. Pytałeś się o moją stałość poglądów. Dalej uważam, że to, co mówiłem te 12-13 lat temu, że jest dieta paleo dla osób o mniejszej aktywności fizycznej, typu pani Zosia Księgowa, mhm. Mm. Ewentualnie pani Zosia, która idzie na aquerobik, która robi Nordic walking itd., czy jakiś jogging, formy, które nie są glikolityczne, nie jest to crossfit, nie są sportywalki, nie jest to tening bikini itd. Tak, tam dieta paleo może być, a bardzo dobrą modyfikacją tego jest tak zwana dieta samuraja, czy też dieta okinawska, która odzorowuje system wyspiarzy okinawskich, czyli to jest modyfikacja paleo o bezglutenowe źródła węglowodanów, czyli ryżką, komosę ryżową, grykę, którą notabene mongołowie przywieźli w tamte rejony. I to jest taki złoty standard i postępowanie, i powiedziałbym tak: tu masz blueprint, i teraz masz i baw się, zostaw z tego 60, 80, może 90%, pobaw się tymi klockami, i dzięki temu będziesz miał swój idealny system, który wspiera długowieczność, który jest spójny z tym, żeby zasilać cię przeciwzapalnie, który będzie wspierał Twój mikrobiom i koniec końców będzie decydującym elementem, który jest w stanie u Ciebie albo wpłynąć na. Hamowanie rozwoju tych chorób cywilizacyjnych, typu choroby serca, nadciśnienie, insulinoporność, nadwaga, cukrzyca, depresja, bezsenność i tak dalej. Nowotwór. Także voilà. Pięknie. Dobra, to skoro już jesteśmy przy modelach żywieniowych, to no nie mogę nie poruszyć. No, dieta Keto, ja przyglądając się temu, co się dzieje w internecie, no to widzę, że są ogromni wyznawcy. Fanatycy diety keto. Sam w ogóle testowałem kiedyś to keto, ale to zrobiłem jeszcze w czasach, gdy też dużo mniej o tym wiedziałem i jadłem beznadziejne keto na zasadzie kabanosy. I to w ogóle słaba, słaba to opcja była i słaby ten eksperyment mi wyszedł. Ale co ty sądzisz? Bo znając twoje zdroworozsądkowe podejście, powiesz. Coś co będzie właśnie fajnie to wszystko normowało. Co sądzisz, czy to faktycznie jest taki złoty model dla każdego, czy może niekoniecznie? Dla każdego to może nie, bo tutaj chociażby musimy wyjąć tych sportowców glikolitycznych oraz osoby, które są w przewlekłym stresie, bo tam naprawdę ta keto grypa może wystąpić i to może być wiesz najgorsze 10 czy 14 dni twojego życia, ale jest to na pewno dobry system dla kogoś, kto boryka się z nadciśnieniem o nieustalonej etiologii. Czyli masz nadciśnienie, i tak trochę zacząłeś kombinować na własną rękę. No bo przecież od lekarza dostałeś informację, że to jest nieuleczalne do końca życia. Proszę bardzo, tableteczki, dziękuję, do widzenia. A ty jesteś w stanie sobie pomóc sam poprzez to, że unormujesz swój rytm dobowy, czyli zawładniesz troszeczkę nad swoim kortyzolem. Poprzez to, że jesteś w stanie zahamować nadmierną reakcję ze strony insuliny. Tutaj bardzo mi się podoba pożekadło takich amerykańskich dietetyków klinicznych, czyli nie obwiniaj steka o to, co zrobiły ciastka. Chodzi o to, że zobacz, ile masz takich opcji typu sól powoduje nadciśnienie, sól to biała śmierć, sól gdzieś tam cię wpędzi do grobu. E, czerwone mięso, że trzeba tego unikać, a koniec końców potem okazuje się, że w momencie, kiedy masz sprawnie działające nerki i działa ci taka oś jak RAA, renina, angiotensyna, aldosteron, czyli te hormony filtracji nerkowej, to okej, okay. jak się na soli, zjesz, nie wiem, kabanosy, zjesz steka grubo posolonego taką solą ziarnistą i zjesz sobie inny solony pokarm, zwiększysz poziom sodu w organizmie, który w ciągu kilku, kilkunastu godzin. Z powodu filtracji nerkowej pięknie się tutaj ureguluje sam. Ale kłopot polega na tym, kiedy masz też chronicznie wysoki poziom insuliny, to wtedy Twoje ciało zamienia się w taką gąbkę, która wchłania tą sól i wodę. I wtedy mówimy o tym, że ktoś się najadł chipsów czy popcornu i ma teraz gębę jak dwa lewy. Że ktoś ma obrzęki takie, że po prostu jest cały ciastowaty. Że ktoś wszedł właśnie na dietę Keto i mówi, ale zarobiście, w ciągu czterech dni schudłem 4 kilo. Nie schudłeś 4 kilo. Hmm. Po A, prostu oczywiście. unormowałeś insulinę i ta cała woda metaboliczna z Ciebie zjechała. Więc. Jeżeli mamy kłopoty z nadciśnieniem tętniczym, jeżeli mamy SIBO, a więc przyrost bakterii w cienkim, jeżeli mamy SIFO, czyli przyrost grzybów z rodziny Candida albicans i pozostałych, to dieta keto może być dobrym pomysłem. Tak samo jest to bardzo fajna opcja dla osób z padaczką lekooporną, i tutaj mamy już ponad 100 lat, bo to był dokładnie 1921 rok, czyli mamy już 103 lata w słuszności tego dowodu, że jak masz padaczkę, epilepsję i nawet leki ci nie pomagają, wejdź na dietę keto. Jeżeli ktoś powie, że dieta keto jest najgorszym rozwiązaniem, że to jest w ogóle masakra sercowo-naczyniowa, to ja mam pytanie, jak żyją Inuici. Mhm. Mieszkańcy Syberii i tak dalej, Eskimosi, no jakby oni są zmuszeni przez warunki, w których żyją, do bycia na diecie keto. Jakoś to się czuje. osoby, które mają insulinooporność lub już cukrzycę typu drugiego? Piękny pomysł. Tak? Generalnie wyjść jakby... Ja bym tu zrobił taką pewną ewolucję albo wskoczył na bombę. To zależy, kto co lubi. Bo znowu ja mówię, że zmiana wyborów żywieniowych powinna być ewolucją, a nie rewolucją, ale niektórzy mówią, nie, panie Kubo, ja nie mam czasu na półśrodki, ja tam skaczę na bombę i, i tyle. To albo możemy wejść na keto, albo możemy przejść sobie przez model LCHF, czyli wysokotłuszczowy, niskowęglowodanowy. Kiedy te węglowodany obetniemy, powiedzmy, do poziomu 30% kaloryczności, zastosujemy w tym na przykład carbicloading, czyli białko-tłuszcze, białko-tłuszcze, a potem tam białko-węgle i węgle, na przykład, w takim modelu żywieniowym, mm, przez VLCD, czyli Very Low Carb Diet i tam już się faktycznie zalicza ta dieta keto, chociażby. E, są też takie modele jak na przykład CKD, cykliczna dieta ketogenna, mm -hmm. czyli 5 dni w ketozie i 2 dni ładowania węglowodanów, mm -hmm. co może być taką fajną opcją dla osób, które mają wysiłki glikolityczne, ale jednak zauważają, że ten styl keto im bardzo dobrze pasuje. E, tutaj pojawiają się też te posty. Znowu, ketoza jest naturalnym stanem fizjologicznym. To nie jest żadna patologia, bo tutaj wiele osób traktuje to, masz ketony w moczu czy coś, to w ogóle masakra, umierasz. Jest coś takiego jak kwasica ketonowa i ona jest na przykład obserwowana czasami u osób z cukrzycą typu pierwszego. Po to robi się gazometrię, żeby zobaczyć, jak z tej kwasicy metabolicznej my możemy wyjść. Nie? Natomiast w przypadku wielu osób Ketony we krwi pojawiają się naturalnie, w wyniku na przykład głodówki. Mm. U niektórych osób już po 6-8 godzinach głodzenia się jest jakaś ketoza, a u niektórych po 12-po 24. Jak zabłądzisz w lesie, zbierając grzyby, to też jesteś w stanie wyjść z tego lasu i jakoś funkcjonować, bo ten mechanizm oszczędzania glukozy i produkcji ciał ketonowych, gdzieś tam na przestrzeni 1,5 milimola, może się właśnie wydarzyć dzięki temu. Tak samo weź sobie gorącą kąpiel, albo morsuj i zmierz sobie poziom ciał ketonowych z krwi. Gwarantuję ci, że podskoczyło to do góry, więc znowu. Czemu ludzie czepiają się tej biednej ketozy? Natomiast ja też jestem zdeklarowanym wrogiem mówienia, że ketoza to jest taki ultimate w ogóle ostateczny system, jeżeli chodzi o twoje zdrowie i tak dalej. Dla jednego tak, to będzie bardzo fajne, a dla drugiego nie. I teraz moje pytanie jest takie: czy uwielbiasz ziemniaki, kluski zboża i tak dalej pozostałe węglowodany w tym owoce? Bo jeżeli tak, to dieta to prawdopodobnie nie jest dla Ciebie. Można to oczywiście jakoś uszyć, bo na przykład jest pełno makaronów zero, typu właśnie makaron koniak i tak dalej, gdzie tam masz 7-8 gramów błonnika i 0 gramów węglowodanów przyswajalnych. Więc jak robisz sobie sos boloński na bazie, wiesz, tam pomidorów, czosnku i, i oczywiście wołowiny i stwierdzasz, kurde, no, królestwo za makaron. Proszę bardzo, makaron koniak i zjadasz, po uszy się napchasz i jest naprawdę super pięknie. Natomiast jeżeli ktoś... Wyobraża sobie całe życie na e, oliwie z oliwek, na jakichś warzywach właśnie, które są z pieca z oliwą, z parmezanem, z jakimś mięsem, rybą i tak dalej, a w pompie ma tak naprawdę tą bułkę czy jakieś inne pieczywa, nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby pożegnać się z ziemniakami czy ze zbożami, to super, dieta to jest dla niego. Czyli znowu to musi być dieta dla człowieka, a nie człowiek dla diety, czyli zrób to dla siebie, a nie przeciw sobie, i musisz mieć z tym też komfort, bo jeżeli nie mamy pęcherzyka żółciowego, jeżeli mamy przewlekłe zapalenie trzustki, no to ta lipaza z tą ilością tłuszczów i tak dalej może się nie meczować jakoś, nie? Więc to musi być po prostu, po pierwsze, tobie musi być dobrze na tej diecie, czyli ty musisz lubić taki tłusty smak, nie, musisz, nie możesz mieć problemu z tym, że odstawiasz węglowodany w dużej części i jakby pod kątem twojej budowy anatomicznej i stylu życia to też musi być spójne. I w te to jest super. To, Kuba, jeszcze ostatnie takie pytanie, które sam często sobie zadaję i nie znam odpowiedzi. Różnie mówią, niektórzy mówią tak, wszystko powinniśmy mieć bioeko, kupione od rolnika, od kogoś, kto ma to na dobrych praktykach, wszystko hodowane i tak dalej. Są tacy, co mówią, kurczę, no ale sorry, no pewne rzeczy trzeba kupować w markecie, idź po prostu kup i, i będzie ok. Ja sam nie wiem. Wiem, że bardzo często żyję w pędzie. Wiem, że mogę wszystko zamówić na internecie, ale nie zawsze po prostu jest tak, że jestem w stanie to w ogóle zrobić i zorganizować, a teoretycznie żyję, tym wszystkim żyję w tej. Branży i bardzo często tak, że jadę do Lidla, kupuję warzywa z Lidla, kupuję mięso z Lidla, czy tam z Biedry czy z jakiegokolwiek innego miejsca i czy popełniam bardzo duży grzech, czy to jest tak, że no, nie, no jest, jest okej. Okay. Jak, jak, jakby gdzie kupować rzeczy, żeby było dobrze nie? i sensownie? Powiem Ci, że musimy robić to, na jakie warunki możemy sobie pozwolić. Czyli jeżeli jesteś w stanie sobie finansowo i pod kątem czasowym pozwolić na produkty klasy Eco, Bio, Organic, super. Są tacy, którzy biorą organiczne łososie i tak dalej, e, organiczne warzywa i, i kiszonki albo sami mają na przykład swoje poletko i sobie pomidorki robią, ekstra spawa. Natomiast jeżeli jesteś zmuszony, żeby robić w popularnych dyskontach sporywczych zakupy, to znowu to już wygrałeś, bo prowadzisz dietę nieprzetworzoną. Oczywiście one są pryskane jakimiś pestycydami, herbicydami itd., ale na to też można znaleźć obejście. W końcu nie po mówimy o tej płukance z wody i sody oczyszczonej, potem płuczemy to sobie w wodzie z octem jabłkowym i potem spłukujemy wodą. Oczywiście to znowu kosztuje nas czas, ale jest to jakaś opcja, jak pozbyć się tam tamto 70-80% tych pestycydów i dzięki temu też ograniczyć jakieś dyskomforty żołądkowe i litowe. Więc uważam, że jeżeli ktoś jest bardzo majętny i kogoś stać na kucharza, na to, żeby sprowadzać jakieś drogie, ekskluzywne produkty, eco, bio, Organic, okej. Okay. A jeżeli jesteś zmuszony do tego, żeby prowadzić zakupy w popularnych tam sieciach, które teraz się boksują, który tańszy i który gdzieś jest, to też jest jak najbardziej spoko. Natomiast coś, z czym nie jestem spoko, to to, że wchodzisz do tej sieci sklepów, kupujesz pierwsze, lepsze, te wszystkie produkty półcukiernicze z tego działu, gdzie masz mrożone pieczywa, mm. które poszły do pieca i uważasz, że zrobiłeś dla siebie coś dobrego. To absolutnie nie. Wszystko, co jest wyżej tego wyboru, już jest uznawane jako Twoja wygrana. Okej, okay, no to przeszliśmy przez całą tą zaraźniejszość, ale mam wrażenie, że moglibyśmy tak jeszcze sobie gadać, bo ja mam wiele tutaj pytań, więc jeśli widzowie będą chętni, a myślę, że na pewno dajcie znać w komentarzu, to zrobimy sobie drugą część. A teraz jeszcze chciałbym o przyszłość zapytać, bo mm, sam też przyglądam się temu, w jaką stronę w ogóle się rozwija świat. Teraz wszystko się po prostu dzieje tak szybko, wchodzi sztuczna inteligencja, wszystkie obszary i medyczne, i suplementacyjne. Mam wrażenie, że tutaj sky is the limit i naprawdę bardzo szybko się to rozwija. Jak ty widzisz rozwój branży dietetycznej, medycznej, takiej ogólnoprozdrowotnej w przyszłości? Bo. Z jednej strony pięknie wszystko się nam rozwija, a z drugiej strony społeczeństwo, no żyjemy długo, ale często te choroby różne, zapadamy w dużo młodszym wieku i tak dalej. Jak ty to widzisz? Zastanówmy się w ogóle, w którą stronę to może iść. Mhm. Wiesz co, myślę, że w dużej części sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie, bo ja osobiście widzę trochę konstans. Ja rokrocznie gdzieś tam na różnych imprezach dostaję takie pytanie, Kuba, w którą stronę idzie dietetyka? I ja mówię, że... Moim zdaniem jest jedno i to samo. Czyli kto ma posłuchać, kto ma wyciągnąć wniosek, ten go wyciągnie. Kto będzie szedł w kontrze. No to, jak mówił Pudzianowski, cierpliwy to i kamień ugotuje. Więc jeżeli ktoś uważa, że nie, to jest jakby szamaństwo, bo o tym nie mówili na studiach, bo o tym pan profesor nie wspomniał, bo to nie jest w oficjalnych zaleceniach jakichś wielkich jednostek typu AHA, WHO czy cokolwiek innego, no to tego człowieka nie uratujesz. Czyli jak to się mówi nieprzekonanych, i tak nie przekonam. Ci, którzy chcą spróbować, którzy nie boją się spróbować, którzy mają też takie przeświadczenie, że ej, jakby już nam mówili, że jest 100% pewności i tak dalej, tutaj... Tak eufemistycznie można powiedzieć o tych ostatnich, powiedzmy, latach 2020-2022, to Ktoś to łyknął, a ktoś stwierdził, że mm, mm, ze mną tego po prostu nie zrobicie, wam to, wam to nie wyjdzie. I moim zdaniem to samo jest w dietetyce. Jest taka dietetyka mocno mainstreamowa, jest dietetyka, która się klika, czyli właśnie moi podopieczni codziennie jedzą czekoladę. A jak ja widzę takie rolki, nie rolki, czy wpisy, to się zastanawiam, czy właśnie wyjąć maczetę z kieszeni, bo to jest coś, co ja uważam jest zawsze złe. I tutaj okej, okay, tak jak Paracelsus powiedział, nie substancja, lecz dawka czyni truciznę, ale z drugiej strony... Mówienie, że my, moi podopieczni codziennie jedzą majonez, moi podopieczni codziennie jedzą wędliny, moi podopieczni codziennie jedzą czekoladę, codziennie jedzą bułki pszenne i żyją, no to to jest taki moim zdaniem dno dietetyczne. Są też osoby, które idą ultra ostro Czyli właśnie tylko żywienie ekobiorganik, tylko postookresowe, tylko keto i tak dalej. Codzienne rytuały związane ze słońcem. No fajnie się robi rytuały słoneczne, jak się mieszka samemu nie ma się dzieci, psów i tak dalej. I jest jakby taki lajcik, bo. się sprzedało firmę za kilka milionów tak, i, tak, i na końcu jest, się wszystko zgadza. To jest wtedy wszystko pięknie, ale jak jesteś po x wybudzeniach, bo dziecko ci ząbkuje, bo na siódmą masz być w biurze, bo o czternastej musisz wrócić, bo twoja żona z kolei ma gdzieś tam jakieś spotkania i tak dalej, to to już nie jest tak słodko. I tu wtedy zawsze wychodzę z założenia, rób to co musisz. Tak, to co na, na co ci pozwala czas, tak samo w kontekście zachowania diety, w pasowaniu się w to jakie wybory mamy zrobić z dziećmi i tak dalej. I są też osoby takie, które wejdą w to na taki poziom ok, 5 na 10. Czyli mogę nie jeść pszenicy, mogę odstawić te wszystkie ciastka i tak dalej. Mogę spróbować uregulować mój rytm dobowy i może od przyszłej jesieni zacznę morsować. I to jest też spoko. Uważam, że po prostu powinniśmy popatrzeć na to, jak te, na taką znowu paczkę z narzędziami i wybrać sobie, dobra, wezmę młotek, wkrętarkę i, i coś tam jeszcze i jakąś tam suwmiarkę, i to mi wystarczy. I to chyba bardzo fajnie to podsumowa, podsumowała Izabela więc, która powiedziała, że dietetyka jest chyba jedyną nauką ścisłą, w której na jedno zadane pytanie jest wiele prawidłowych odpowiedzi jednocześnie. I też jak to się mówi, każdy ma takiego idola, na jakiego zasłużył. Więc jeżeli to by imponuje gość, który... Sam nie może dostarczyć jakichś rezultatów, a żyje generalnie z hejtu i tylko podsumowywania tego, co ten zrobił źle, co ten powiedział, a ten użył takiego słowa i on jest tam, nie wiem, debil, szaman czy cokolwiek innego i powinniśmy go nominować do jakiejś tam niechlubnej nagrody? To okej, okay. jak takie osoby Ci imponują, jakby idź w pokoju i nie zawracaj mi gitary. Jeżeli wolisz z kolei kogoś, kto przez lata pokazuje, że to, co mówi, ma sens i wiele osób jakby praktykuje to i znajduje w tym rozwiązanie poprawę komfortu, stanu zdrowia i tak produktywności... To super. Jakby Ja wychodzę z założenia, że każdy ma wolną wolę, i to, w jakim kierunku rozwija się branża, moim zdaniem absolutnie nie wpływa na to, co się dzieje. Bo znowu, branża rozwija się w kierunku mainstreamowym, w kierunku takiej dietetyki akademickiej, że tak powiem, czyli to, co powiedzieli wiesz, WHO, Instytut Żywności, Żywienia i tak dalej, tłuszcze nasycone są złe i masakra. I są takie osoby jak ja, które po prostu. Cedzą to, mają taki wiesz, cedzak, sito, zwałek, zwał, i mówią, no, słuchajcie, jakby to moim, moim zdaniem jest farmazon, w to bym szed, w to zdecydowanie idźmy, a to może okazać się dobrym rozwiązaniem dla X. Tak, jest jeszcze trend taki totalny, alternatywny, który, który gdzieś tam sobie różne swoje filozofie yy, kręci, ale no tak, ty gdzieś cały czas jesteś, jesteś wszędzie i zbierasz, masz tak też duże doświadczenie, że, że wiesz, wiesz, jak selekcjonować te informacje, a wydaje mi się, że to jest w ogóle najtrudniejsze dzisiaj. Selekcjonowanie informacji, bo Wystarczy otworzyć TikToka, jechać i po prostu tak. Tego nigdy nie jedz. Nie? Na przykład owsianka, nigdy tak. nie jest owsianki, bo coś tam. W nigdy nie jest czegoś tam. Tak. I, I to jest po prostu no, ciężko ludziom będzie podejmować jakieś takie sensowne decyzje, bo jest ogromny szum informacyjny. I nie ma tego ogółu wiedzy zbudowanej. Więc tak. ja to mówię. Że tak, tak. Wiesz, no nawet sam byłeś kursantem u mnie na szkoleniach i wiesz, że po tym pierwszym stopniu dietetyki i suplementacji jest naprawdę fajna ta koncepcja sprzedana. I. Wiele osób pisze, że tak naprawdę to szkolenie dało więcej niż cały pierwszy rok, a niektórzy piszą nawet licencjat trzyletni z dietetyki. Więc to jest jakby baza, na której możesz się oprzeć, i wtedy wiesz, że jakby, dobra, gość mówi, że nie owsianka, nie, bo tam jakiś ramda glifosat, a w międzyczasie ta osoba zjada kanapkę pszenną, która też tego glifosatu ma potąd. Więc jakby zjesz to pszennego albo bułę kajzerka, a nie zjesz owsianki, to jest jakby błąd rzeczowy kategorii ciężkiej. Bo i tu, i tu masz do czynienia z tymi środkami ochrony roślin, a jednak owsianka ma więcej błonnika, jest mniej przetworzona, ma więcej witaminy E i tak dalej, daje większą sytość, w Podaży kalorycznej. Tak. tak że... czyli generalnie teraz trzeba mieć swoją własną wiedzę ugruntowaną, żeby móc selekcjonować informacje, bo internet jest teraz taki, że się, ta walka o kliki jest y, ogromna. Y, ale ja to też rozumiem, bo po prostu z drugiej strony, jako twórca, to bardzo często jest tak, że jak. Nie zrobisz pewnych zabiegów, które przykują kogoś uwagę, bo o uwagę się cała gra rozchodzi, to po prostu twoja treść, nawet najlepsza, nawet Znika. najbardziej dopasowana i tak powiedziana, że, że komuś po prostu to zrobi dobrą robotę, to po prostu ona nie zostanie w ogóle zauważona, nie? No, bo algorytmy o wszystkim decydują. Czyli dobra, czyli po prostu moi drodzy, trzeba się edukować, trzeba wiedzieć podstawy, jak działają, żeby później selekcjonować pewne informacje. To jest pewnie kluczowe. No dobra, czyli nie pogadaliśmy o takich rzeczach, że Sztuczna inteligencja na podstawie analizy włosa będzie nam dobierać dietę idealną, i aplikacja będzie nam powiadamiać, że nie dzisiaj zegarek wskazał, że węglowodany rano nie są wskazane. To może w przyszłości, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ta przyszłość. Więc jeżeli będzie to się rozwijało w takim tempie, to być może za parę lat, jak to się mówi, osoby bardzo inteligentne będą pomagały rozwijać tą sztuczną inteligencję, ale to nie jest też tak, że nie, nie będzie roboty dla dietetyków, dla analityków i tak dalej, bo wszystko będzie AI robiło. Absolutnie w to nie wierzę. Natomiast może być i tak, że za 10-15 lat to stanie się faktem. Na tę chwilę uważam, że sztuczna inteligencja z całym szacunkiem do wszystkich, którzy pomogli to budować tą całą sieć neuronową, bo tak to się chyba nazywa, tak, Kto się uczy, to jest chyba sieć neuronowa. To jest tak naprawdę pomoc dla takich specjalistów jak ja, czyli to może być ewentualne narzędzie do wykorzystania w mojej pracy, a nie tak, że ona coś zrobi za mnie i jakby fajnie, bo ja będę konsultował, a ja i to rozpiszę i, i ja sobie przytule kasę. Absolutnie nie. Jasne, okej. Okay. No, ciekawy jestem, jak to się wszystko rozwinie. No, bo na razie to, to pewnie jeszcze raczkuje, zobaczymy za, za parę lat, w jaką stronę to pójdzie. Kuba, bardzo dziękuję. Myślę, że bardzo, bardzo merytoryczna rozmowa. Poruszyliśmy wiele wątków i mam wrażenie, że o każdym z tych wątków moglibyśmy jeszcze sporo dopowiedzieć. Myślę, że widzowie bardzo tutaj skorzystali. Dajcie znać koniecznie, jaki odbiór tej rozmowy. Poruszyliśmy pewnie też kilka takich dość kontrowersyjnych tematów, więc tym bardziej zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Bardzo Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie. Pogadamy, będziemy kontynuować ten temat. Już teraz mówię, że przyjmuję zaproszenie, a Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Dzięki. Do zobaczenia.